Cześć. Witajcie na pierwszej w tym roku i niestety nadal online 27 uczniczkła. Tematem dzisiejszego spotkania będzie przywództwo o ludzkim obliczu, czyli jak być liderem i nie stracić swego człowieczeństwa. Temat trochę według nas pół żartem, pół serio, ale po prelekcji zapraszamy Was także na networking z naszą prelegentką Martą Firley i Maciejem Wyrodkiem, który zaprezentuje punkt widzenia osoby dopiero wdrażającej się w rolę liderską. Jeśli zastanawiacie się, gdzie szukać rzetelnych informacji i inspiracji do działania, to Maciej na pewno jest tą osobą, która Wam podpowie, więc zostańcie z nami koniecznie do końca. I przypominamy, że osoby, które zarejestrowały się na Evenea i są dzisiaj z nami na Zoomie, mogą aktywnie uczestniczyć w dyskusji po spotkaniu, a osoby, które są z nami na naszym kanale na YouTubie, zachęcamy Was również do komentowania i zadawania pytań, korzystając z czata. Chcieliśmy również przypomnieć Wam o inicjatywie Bydgoszcz IT. Ostatnio powstał draft strony o bydgoskich społecznościach, bydgoszcz.it. Zapraszamy do odwiedzenia. Ponadto z rzeczy, które dzieją się aktualnie, w marcu odbył się meetup Yuga online. Jest dostępny do obejrzenia na YouTubie. Tematem było uczenie maszynowe i wystąpiły osoby z bydgoskich firm zajmujących się tą tematyką. Oraz AIDO planuje kolejne spotkanie za około 2 tygodni. Miał być to pierwotnie meetup w realu, ale pewnie niestety rzeczywistość jest taka, że w najbliższym czasie grupa będzie zmuszona zmienić swoje plany. I oddaję głos Sebastianowi. Dzięki, Daria. Zaczęliśmy na temat meetupów lokalnych, pójdziemy trochę szerzej. Jak zwykle garść newsów dla Was o tym, co się dzieje, gdzie warto iść albo gdzie się warto zgłosić. A więc pola na żółto, mam nadzieję, że to jest nadal żółty kolor po Waszej stronie, albo blado żółty chociaż. Kremowy. To są kremowy, tak. No jestem facet, wybaczcie mi, dla mnie to jest jakby kolor pieniędzy i inne. Więc najpierw pójdźmy o tym innym kolorze. To są zbiór konferencji, które są albo polskie, i tu mamy Warszawskie Dni Informatyki albo For Developers, albo zagraniczne, które w najbliższym czasie, a przynajmniej do naszego następnego spotkania, się odbędą. Część z nich jest darmowa, szczególnie na przykład polecam A4Q World Congress, który jest za darmo, albo oczywiście Warszawskie Dni Informatyki. Dostałem oczywiście telefon w czasie. Natomiast inne, żebyście nie musieli szukać się, rozglądać, to są ceny euro przeliczone mniej więcej na złotówki. Z tych rzeczy, które ja mógłbym polecić, znając, to na pewno, znowu ktoś uparcie dzwoni, przepraszam Was, to na pewno dobrą jakość zawsze miał Nordic Testing Days, ale widzimy też, że jest najdroższy. Jeżeli chodzi o SQA Days, to mówimy de facto o 3-4 wykładach po angielsku, więc w ogóle nie warto tam zaglądać. Jeżeli mówimy o Romanian Testing Days, to też była zawsze konferencja z bardzo dobrą jakością, więc myślę, że warto spojrzeć, i cena jest dość konkurencyjna. Natomiast wracając do A4Q World Congress, to jest event, który będzie od 13 do 16 kwietnia, natomiast dzień 15 jest tutaj szczególnie, polecam Waszej uwadze, z tego względu, że to będzie dzień, podczas którego będzie track typowo polski, po polsku i przez oczywiście polskich speakerów, więc to jest większa część inicjatywy, gdzie organizacja A4Q pokazuje, że jakie społeczności są w świecie IT, jakie języki, jak silne są dane społeczności, wszystko pod patronem jednej marki i pokazuje różnorodność, ale i też czym się charakteryzujemy.
Co więcej, warszawskie team informatyki bardzo polecam, bardzo ciekawe. Jest tam wiele różnych tematów, między innymi testowanie, podobnie for developers. I tutaj ciekawostka, w prelegentach for developers znalazłem Macieja. Więc tym bardziej gorąco polecam, żeby tam zajrzeć, posłuchać, mimo że konferencja jest dla programistów, ma swój trakt testerski, więc jak najbardziej warto sobie doszkolić się, poszerzyć swoje horyzonty. Natomiast to nie ma, nie, Daria, za szybko. Daj mi się jeszcze nacieszyć kontaktem. Nie widziałem, nie mogłem gadać do tych ludzi od tylu miesięcy. Daj mi parę sekund, please. No chyba, że macie mi dość, to piszcie na tym, na czacie, to ja już będę kończył. A tak zupełnie poważnie, to jeszcze dla chętnych ludzi, którzy chcą trochę pojeździć, chociaż to się nie zawsze uda, ale popromować też Polskę, to te konferencje na zielono i tutaj zamieściliśmy daty Call for Papers, czyli krótko mówiąc, jeżeli chcecie wystąpić na tych konferencjach, to jest deadline, do którego powinniście wysłać swoje zgłoszenie. Zachęcam. Szczególnie ciekawą propozycją w moim odczuciu tutaj będzie Testing United, bo poza tym, że jest w Pradze, to mają ofertę VR, czyli będą transmitowali w jakiś sposób sygnał do rzeczywistości wirtualnej, więc może być też bardzo ciekawe wrażenie nadawać w ten sposób. Hostef wiemy, że będzie 100% online, więc to może spokojnie nadawać z domu. W tym momencie CTest deklaruje, że będzie typowa to standardowa konferencja. No i Wilno, dzisiaj patrzyłem na stronach, na razie też wygląda to jako on-site. Dobra, Daria, idziemy dalej. Chciałam, że Maciej potajemnie ziewnął. O, jak mogłeś. Dobrze, jakby nie bym był sobą, gdybym trochę nie popromował tego, co robi Sotesi, a więc też chciałem wam przypomnieć, że request już bardzo niedługo, 15-16 kwietnia, wjazd za free. 16 kwietnia to jest dzień wykładowy, więc zachęcam wszystkich ludzi zainteresowanych analityką, biznes analizą, analizą danych, wszelką analizą, ale również będzie wykład to dotyczące bezpieczeństwa, żeby się rejestrowali. Natomiast jeżeli chcecie trochę bardziej poczuć warsztatu i czegoś się nauczyć, to będzie to dnia 15 i niestety warsztaty trochę PLN-u będą kosztować. Zachęcam do strony. Następna, Daria. Czytam po polsku. Tym razem, bo nie miałem wcześniej okazji się tym pochwalić, udało nam się zlokalizować i wypuścić nowy sylabus. Zachęcam do spojrzenia i przeczytania, zobaczenia, czy to, co tam jest napisane, to w jakiś sposób mówi do was, reflektuje bądź nie. Parę widać osób już zdążyło to pobrać. Myślę, że zawsze warto spojrzeć w jakieś źródło, żeby się przekonać, co inni piszą. I następne. No i oczywiście nie mogliśmy nie wspomnieć, poza tym, że bardzo jesteśmy dumni z tego naszego kanału uczniczkowego, to jeżeli jeszcze nie widzieliście tego pierwszego filmu Uczniczka na 100 albo 100 uczniczek, bądź jakkolwiek go zatytułujemy, to bardzo zachęcam, żeby to była nasza wspólna praca. Część ludzi bardziej reżysersko i pisała bardzo skomplikowany tekst i później zmuszała nas do jego zapamiętania. Natomiast ta druga część ludzi próbowała to zapamiętać i jeszcze przy tym jakoś się nagrać, nie patrząc na kartkę. Polecam, szczególnie jak przewiniecie do końca i się zaczynają się odsłony, jak to wyglądało od drugiej strony, więc naprawdę można się uśmiać. Dobrze, i cloud. To miał być slajd, który poskleja wszystkie myśli i wszystkie rzeczy, którymi mieliśmy się tak bardzo szybko z wami podzielić. To, co ja ze swojej perspektywy, z mojego lokalnego kontekstu byłem w stanie zauważyć, to jeżeli na początku, jak uderzył nam COVID, to firmy bardzo mocno patrzyły, a wręcz redukowały swój staffing. Teraz zauważamy, że te rekrutacje się ponownie otworzyły, więc jeżeli ktokolwiek myśli o jakiejś zmianie, to jest czas, żeby uderzyć, rozejrzeć się, bądź przekwalifikować.
Wczoraj dostałem informację też, która też już jest publiczna, że jeden z bardziej znanych dostawców szkoleń z zakresu testowania podnosi ceny, więc zakładam, że to jest jakiś okres przejściowy, zanim te nowe ceny zaczną obowiązywać, więc jeżeli mieliście odłożone parę groszy na jakieś szkolonko, to warto się rozejrzeć, czy czasem nie uderzy nas coś. Testitka. Kubę mieliśmy już u nas i pewno większość z Was już dotarło, bo Kuba jest bardzo medialny i potrafi się promować. Natomiast jeżeli chcielibyście, żeście tego jeszcze nie widzieli, popatrzeć, jak wygląda te test eksploracyjne, no to to zachęcam, żeby spojrzeć na testitkę. Czy jakoś bardzo jestem pod wrażeniem tego wideo? Ja powiedzmy, że czekam na kolejne odcinki i myślę, że każdy kolejny będzie jeszcze lepszy. No i oczywiście promujemy wszystkich innych i wspominamy o tym, że poza kanałem naszym, kanał Kwarantanna cały czas jest aktywny. Ludzie tam bardzo fajnie podtrzymali, puszczają nowe, ciekawe materiały, więc to i wiele, wiele, wiele innych rzeczy można odnaleźć dla Was, jeżeli szukacie, macie chwilę poza podcastami, oczywiście IT Morning, który jest obowiązkowy co rano i innymi ciekawymi rzeczami, które się cyklicznie pojawiają. I to tyle. Ja ze swojej strony dziękuję. Dzięki Seba. W ogóle Seba, super jest to, że zawsze wiesz, co się dzieje. Myślę, że możemy przejść do głównej części naszego spotkania. Chciałabym jeszcze pokrótce przedstawić Wam naszych dzisiejszych gości. Marta jest testerem oprogramowania z wieloletnim doświadczeniem w roli liderskiej, która zawsze stawia ludzi na pierwszym miejscu. Marta jest również pomysłodawczynią i organizatorką konferencji TestFest. I kto z Was nie dał rady być na TestFestie przed pandemią, wydaje mi się, że powinien żałować. I niech wyczekuje informacji o kolejnych edycjach, bo naprawdę warto. W drugiej części, w części dyskusyjnej, Martę będzie wspierał Maciej Wyrodek, również tester z wieloletnim doświadczeniem, ale specjalizujący się w automatyzacji i od pewnego czasu zagłębia również tajniki lidowania. I na pewno spojrzy na temat z innej perspektywy niż Marta. Postaramy się to dzisiaj wykorzystać. A w wolnym czasie Maciej prowadzi kanał na YouTubie IT Morning o nowinkach ze świata IT. I w tym momencie myślę, że oddaję Wam głos. Dzięki wielkie. Ja powiedziałam, muszę zwrócić uwagę. Macieju, musisz kubek trzymać w drugiej ręce, przykro mi. Bo słuchajcie, to jest ważne i też ja mam taki sentyment ogromny z Łuczniczką, nie wszyscy wiedzą. Ja dokładnie pamiętam, jak z Sebastianem rozmawialiśmy, że myślał o tym, że będzie meetup u Was i jaka byłaby super nazwa. I mój chłopak się bardzo mocno zaangażował w to, żeby te nazwy były znaczące do Waszego miasta i regionu. Więc Łuczniczka była w topie i łącznie z historią dlaczego i po co. Więc macie super fanów. Ja też bardzo, bardzo chciałam Was odwiedzić. Wiecie, ja w Bydgoszczy nigdy nie byłam i mam nadzieję, że to nastąpi w jakimś czasie. A tymczasem uświadomiłam sobie, Daria, przygotowując się do tego meetupu, że ja zaczęłam pracę w testach 15 lat temu. I wyglądało to troszkę inaczej i już mówię, dlaczego do tego nawiążę. 15 lat temu, jak zaczęłam pracować w testach i mało kto wiedział, jakby mało co było w polskim internetach po polsku o testowaniu, a mój angielski jeszcze aż tak dobry nie był, to jakby podstawową ścieżką kariery każdego testera, taki wiecie, dream, taki co możemy robić, to było zostać PM-em. I na szczęście to się zmieniło, mamy dużo więcej możliwości, bo nie każdy ma do tego kompetencje. Ja miałam to szczęście w tym PM-em sobie być i potem przestać nim być i wrócić do testowania. I teraz przygotowałam parę slajdów, pokażę Wam tylko sam początek, to jest bardziej dla mnie, żebym o niczym nie zapomniała. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, coś, co nie chcecie, żeby Wam uciekło, wpisujcie w czat od razu i na pewno to poruszymy w trakcie dyskusji. Też tak samo, jeżeli chcielibyście się podzielić swoim doświadczeniem, to zostawcie tam nam informacje, to się tym z Maciejem na pewno zajmiemy. I może zacznijmy od tego, że chciałam Wam powiedzieć, kim tak naprawdę jestem. Więc ja się podzielę moim ekranem, dajcie znać, czy będziecie widzieć. Super, okej.
Więc muszę zacząć od siebie, niestety nie jest to łatwe, ale to jest coś, co musiałam się nauczyć jako lider, bo jest to bardzo ważne, żebyście zobaczyli, kim jestem, te osoby, które mnie nie znają. Więc przede wszystkim zawsze, jak się przedstawiam, to mówię, że jestem testerem. Ale jestem testerem, który był project managerem, biznes analitykiem, mentoruję ludzi, coachuję, nawet tutaj w tle mi się udało. Robiłam robotę test managerów, liderów. Zwykle, wiecie, ja zaczynam od testera i potem sobie awansowuję w firmach i wtedy zmieniam firmę. Tak jakoś wychodzi zwykle. I też tą osobą jestem. W tej chwili pracuję dla ukraińskiego software house'u. Pracuję dla działu, który można by określić ogólnie takim Center of Excellence dla testerów. I my tych testerów mamy 1500. Więc ja z moim malutkim działem, malutkim, czyli jest nas osób w porywach 13, budujemy kompetencje, czyli te wymagania, co uważamy, że junior do eksperta powinien potrafić. Budujemy szkolenia, budujemy coś, co się nazywa IT Academy, czyli coś, co za darmo na Ukrainie ludzie mogą, i w Polsce zresztą już też, gdzie mogą dołączyć i się poduczyć i przystąpić do różnych ról. Ale to jest tylko taki, wiecie, mój biznesowa, moja część, kim jestem. Jest więcej, ja też planów B i C na życie mam trochę. Jestem optometrystą, jestem fizykiem. Lubię organizować rzeczy, bo jak mi czegoś brakuje, to uważam, że trzeba to sobie samemu zrobić. Więc tak jak Daria powiedziała, jestem organizatorem konferencji TestFest, ale nie mogę nie wspomnieć, że też pomagam na różnych innych wydarzeniach. Często jestem prelegentem, bo zwykle mnie nie stać na bilet, a bycie prelegentem to jest super opcja. I świetnie się buduje i poznaję nowych ludzi, ale też uwielbiam być wolontariuszem w różnych akcjach i różnych rzeczach, więc czasami o ile mogę, o ile czas mi pozwala, to próbuję sobie z tym poradzić. I to jest taka, wiecie, rzecz, co robię po godzinach. Ja tutaj bardzo zazdrościłam koledze na rowerze, bo wiecie, próbuję się uczyć jeździć na rolkach, kupiłam sobie rower teraz drugi, bo rowerów jest zawsze o jeden za mało, więc będę się uczyć jeździć na rowerze górskim, bo na zwykłym już potrafię. Więc jakby to też są takie dodatkowe rzeczy, które robię. Ale, i tu postaram się, bo wiem, że jesteśmy na YouTubie, postaram się nie przeklinać, więc jestem osobą, która jest odpowiedzialna, ja dowożę. I dlatego mnie często zatrudniają firmy, bo wiadomo, że ja dowiozę to, do czego się zobowiązuję. Przy tym jestem cholernie emocjonalna i dobrze mi z tym. Czyli ja krzyczę, płaczę, w ogóle bardzo się łatwo denerwuję, co zresztą zobaczycie w trakcie. Ale nie mogę wspomnieć tych skrajnych, że prócz mojej ogromnej ambicji jestem cholernie leniwa. I to wpływa na to, w jaki sposób pracuję i co oczekuję od innych ludzi. Bo ja nie oczekuję wiele, wbrew pozorom. I ostatnią rzecz, którą muszę Wam powiedzieć, to jest to, że jestem strasznie wymagająca. Jestem strasznie wymagająca do siebie, ale to wpływa na to, że wymagam bardzo dużo od innych. I bardzo, bardzo często nie zdaję sobie z tego sprawy. I teraz jakby ja przestanę szerować jakby mój ekran, bo chciałabym Was zapytać i tak zobaczyć Waszą reakcję, więc jeżeli moglibyście włączyć kamery, byłoby ekstra, bo będę się dzielić takimi paroma rzeczami, które są ważne. Nie tylko dla mnie, ale też uważam, że dla Was także. Więc każdy z nas ma taki swój własny system wartości, czyli rzeczy, które uważacie, które są gdzieś w topie, prawda? Macie coś takiego? Coś, dlaczego bylibyście w stanie wyjść z roboty wcześniej, coś, co jakby w razie czego odejmiecie. No i jakby moim systemem wartości, jak sobie bardzo, jakby szczególnie teraz w dobie pandemii, warto to sobie tak uświadomić, co jest waszym top i jak to idzie w dół. Więc u mnie najwyżej jest rodzina, nie? Że jakby zadzwoniła teraz moja mama, pierwszy raz nie odbiorę, ale drugi raz albo trzeci to znaczy, że to jest coś ważnego i oczywiście że biorę telefon. I tak samo jakby kazali mi pojechać. To jakby jest dla mnie rzeczą ważną. Drugą jest to, żebyśmy byli zdrowi. I jakby jest tam gdzieś moje zdrowie, choć mój kardiolog by się z tym nie zgodził, że jest to gdzieś w moim topie. Trzecią rzeczą są pasje. I zobaczcie, już jesteśmy top 3, a ja jeszcze nigdzie nie mam pracy ani pieniędzy, nie? Bo dla mnie to jest dopiero kolejna rzecz. Ja pracuję po to, żeby mieć pieniądze, kontakt z ludźmi, a te pieniądze na te moje wcześniejsze rzeczy. Czy macie w głowie swoje systemy wartości, coś, co jest dla Was ważne, takie ważniejsze niż? To takie zadanie domowe, jeżeli nie jest to dla Was oczywiste, to zróbcie sobie to na zasadzie takich bąbelków, nie? Że dlaczego byłbym w stanie zrezygnować z pracy?
nie? Coś się zadziewa i teraz co by to było? Czy byłaby to, że coś się stało w rodzinie? Pewnie dużo, dużo osób, bardzo dużo osób w Polsce miałoby to. Ale na przykład wyobraźcie sobie, że wygrywacie milion w Totka. Milion to nie jest wcale, wbrew pozorom, aż tak bardzo dużo. Czyli wygrywacie ten milion i możecie sobie zrobić rok przerwy. To dalej pracujecie, czy nie? I w ten sposób możecie sobie uświadomić, co jest dla was ważne i gdzie, co macie jakby wyżej w systemie swojej, w systemie wartości. I teraz, jeżeli mówimy o byciu liderem z ludzkim obliczem, to ja wam pokazałam siebie, kim jestem i od strony takiej emocjonalnej, od moich cech i tego, jakie mam doświadczenie i kim jestem. Więc przepraszam za tą małą manipulację. I pokażę wam też, jakie zasady wyznaję. Czyli pokazałam wam wartości, ale są też zasady. Powiedziałam wam, że jestem leniwa. W związku z tym, że jestem leniwa, a jestem, no to nie mogę ukryć, że będę sobie jakby to ładnie powiedzieć, że będę dbać o to, żeby robić jak najmniej. Bo jest to dla mnie ważne, tak? Jestem leniwym człowiekiem, będę pracować w ten sposób. Ale jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważne, żeby być sobą zawsze. Więc mówię to, co myślę. Zwykle niepolitycznie poprawnie. I mogę robić bardzo dużo rzeczy z tym związanych. Dla osób, które krótko pracują, jest taka rada, którą dał mi kolega, który mnie polecił do pracy w IT. On mi powiedział, żebym zawsze miała odłożone 3 pensje. Takie luzem. Jakbym miała 3 pensje, to mogę 6 miesięcy przeżyć, a to oznacza, że mogę zawsze mówić to, co myślę. I polecam. Daję to pewien spokój. Poduszka finansowa jest wyjątkową rzeczą. Możecie wtedy robić jakby mniejsze obciążenie psychiczne. Więc ja się tej zasady trzymam od tamtego czasu. Jestem sobą. Powiedziałam wam, że jestem leniuchem, więc będę robić to, jakby żeby pracować i robić jak najmniej. W związku z tym skupiam się na rzeczach, które przynoszą wartość. Wartość dla mnie i dla innych, więc jasno określam, co przyniesie wartość firmie, co przyniesie wartość klientom, co przyniesie wartość ludziom, dla których pracuję, albo którzy mają być zadowoleni z mojej pracy. I co przyniesie wartość dla mnie. Na przykład dla mnie wartością jest brak pracy w weekendy i wieczorami. A jeszcze większą wartość, jak mogę czasami poleniuchować. Więc jakby to są takie trochę moje zasady. I ostatnia, i to ostatnia się będzie przebijać dzisiaj przez cały czas, to jest to jakby, i uważam, że fajnie by było, jakbyście wzięli to sobie do serca, żeby traktować innych tak, jak sami chcielibyście być traktowani. Zawsze. Nie tylko w trakcie pracy, poza nią też. Czyli jeżeli jakoś się ze stosunku do innych zachowujecie, to pamiętajcie, że ktoś może się zachować tak w stosunku do was. I wtedy nie możecie narzekać. Taka zasada, taka gwiazdka, nie można narzekać. Okej. Okay. Chciałam się z wami podzielić jedną informacją. Ja to pokazywałam kiedyś, ale zrobiłam badanie rynku i sprawdziłam, jak zmieniły się nasze wartości w Polsce. Bo to, że ja mam takie wartości, a nie inne, nie oznacza, że te wartości są tożsame dla was. Nasz CBOŚ prowadzi co roku badania, bada ileś tysięcy osób, pyta właśnie, próbuje jakby wartości się dobiera do tego, jaki jest system wartości w Polsce. Więc pokażę wam w tej chwili system wartości dla Polski. Widzicie mój ekran? Chyba nie ten zresztą, ale to momencik, to drugi, co za problem. Ekranów dużo. Dobra, system wartości dla Polski. Super. Więc na pierwszym miejscu mamy szczęście rodzinne, więc tutaj nie jestem daleko od tego, co się dzieje dla Polski. Potem jest zdrowie, spokój, uczciwe życie. Jak widzicie, na piątym miejscu mamy wiarę religijną. Jest to naprawdę bardzo wysoko i jest to coś unikatowego dla nas w porównaniu do naszych sąsiadów. Mamy pomyślność ojczyzny. Daję gwiazdkę, to jest 2019, nie ma jeszcze wyników za 2020. Jest dla was ważny szacunek innych ludzi, praca zawodowa, wolność głoszenia poglądów oraz wykształcenie. Stąd to ciśnienie naszych rodziców, żebyśmy kończyli studia, słuchajcie. Jest to gdzieś w naszych wartościach. I mówię o tym, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo to jest coś, co nas otacza. To jest nasze środowisko, coś, z czego powinniśmy sobie zdawać sprawę.
Na dole macie link do, ja się podzielę tymi linkami później. Macie link do rzeczywiście do PDF-a z opracowaniem tych badań. Warto sobie przeczytać, żeby zobaczyć, co się zmieniło. Z ciekawostek, te badania są prowadzone od 2005 roku, więc kawał czasu. I przez ten czas coś, co się nie zmieniło, to to, że najważniejsze jest dla nas szczęście rodzinne i zdrowie. To jest coś, co absolutnie od 2005 roku się nie zmieniło w Polsce. Ale coraz mniejsze i coraz bardziej zmienia się w dół, rzeczy, które chyba wydają się oczywiste, patrząc na to, co się dzieje dookoła, czyli wiara religijna, patriotyzm, bogactwo i wykształcenie. Leci w dół. Więc możemy patrzeć, co się zmieni. Coś, co idzie do góry, szacunek innych ludzi i uczciwe życie. Jak zobaczycie, uczciwe życie mamy jako czwarte. To jest coś, co nie było nigdy tak wysoko. Więc są wartości, które się dla nas zmieniają. I teraz po tym długim wstępie, przepraszam, musiałam go zrobić dla tych, żebyśmy byli jakby w tym samym miejscu. Chciałam wam opowiedzieć, i to jest coś, co dziękuję Maciejowi za inspirację, o moim zespole. Mój zespół na szczęście nie ma nikogo tutaj. I mam nadzieję, że na YouTubie nie oglądają. Mam taką ogromną nadzieję. Więc ja dołączyłam do mojego zespołu jakiś czas temu, prawie 3 lata temu, i byłam częścią zespołu. Byłam częścią mojego zespołu, ale tak naprawdę byliśmy bandą indywidualistów. Nie mogę nazwać tego inaczej, byliśmy po prostu bandą indywidualistów. Każdy z nas miał swoje zadania, swoje cele, swoje inicjatywy. My się spotykaliśmy raz na kwartał, żeby sobie mniej więcej zaplanować, czyli dowiedzieć się to, co się od nas oczekuje. No i jakby nikt z nas nie był do końca szczęśliwy. Też byłam jedyną osobą z Polski, więc jakby też miałam trochę tą różnicę, bo porozmawialiśmy o wartościach. I coś, co się zmieniło, to, że ja przejęłam swój zespół. Rzeczywiście awansowałam, przejęłam tą bandę indywidualistów i moim celem było stworzenie z niej zespołu. I teraz, żeby podać wam jakby coś, co warto się zainteresować, szczególnie jeżeli będziecie pracować w zespołach z różnych krajów, z różnych środowisk, nawet w Polsce z różnych miast, bo wiecie, każde miasto jest inne. Ja mieszkam we Wrocławiu, ale mieszkałam chwilę w Krakowie. Zupełnie inaczej ludzie się tam zachowują. Pozdrawiam cię, Dawidzie. Zupełnie inaczej tam się ludzie zachowują i komunikują, więc warto mieć takie tło i sobie je zrobić. Więc jak wam powiedziałam, ja pracuję dla ukraińskiej firmy, mój zespół jest z Ukrainy. I mieliśmy tą bandę indywidualistów, kilkanaście osób, i potrzebowaliśmy zmian. I tych zmian potrzebowaliśmy dlatego, że mieliśmy bardzo słabą efektywność. My naprawdę bardzo mało dostarczaliśmy. Myślę, że można by bez problemu zwolnić połowę nas i dostarczalibyśmy więcej. Przynajmniej połowę. Przynajmniej nie byłoby tracenia czasu na dyskusję, wiecie? Już nie mówiąc o tym, ile pieniędzy byśmy zaoszczędzili. Mieliśmy też taki problem ze współpracą, no bo każdy z nas pracował nad innymi zadaniami w innych miejscach. I teraz jeżeli myślicie, że to jest taki wyrwany z kontekstu, ile razy zdarza się, że jesteście jedynym testerem w zespole? I wiecie, są te zadania dla testera. I ta robota, którą tylko wy robicie, no to jest taka trochę słaba współpraca i nie ma się co oszukiwać, to na nas niestety wpływa. Mieliśmy strasznie dużo dyskusji, a bardzo mało decyzji, bo nikt nie chciał brać odpowiedzialności, każdy miał tylko te swoje kawałki, więc nie chcieliśmy jej podejmować razem. A co na to wpływa, mieliśmy bardzo duże niezadowolenie. I SoftServe korzysta z takiej ankiety, którą mamy raz na kwartał z Picona. I wiecie, średnia dla naszej firmy to jest 75. Czyli jakby skala jest od 0 do 10. Każdy pracownik odpowiada na pytanie, czy poleciłbyś tą firmę jako miejsce pracy dla swojego kolegi, koleżanki, domyślę. Więc średnia dla firmy jest 75, czyli 7, między 7 a 8, w połowie dokładnie większość ludzi odpowiada, że w sumie to jest nieźle, nie? Mój zespół, wynik Pikonu miał minus 20. Jak go przejęłam? Taka radość, nie? Więc było miejsce do poprawy, ogromne. Jak widać, ja wam mogę podzielić się z wami później w trakcie dyskusji, jak będziecie chcieli, pokażę wam, jakie pytania są zadawane w tej ankiecie i z czego startowaliśmy. Mam wyniki aktualne z tydzień temu, więc w razie czego mogę wam pokazać to. Coś, co było straszne, do czego nikt nie chciał się przyznać, to to, że wszyscy byliśmy samotni. To nie jest tylko tak, że mieliśmy słabą współpracę i słabą efektywność, my byliśmy po prostu samotni w tym, co robiliśmy.
tak w miejscu pracy, powiedzmy. I coś, co musiałam jakby zwrócić uwagę, bo rozmawialiśmy o systemie wartości w Polsce, moi koledzy i koleżanki z pracy są z Ukrainy. Więc musieliśmy sobie uświadomić nie tylko różnice kulturowe, nie tylko to, skąd pochodzimy, kim jesteśmy, ale też jakie są wartości. Pamiętacie, co było naszym polskim numerem jeden? Rodzina. Drugie, zdrowie. Nie? I to tak sobie leci. Takie oczywiste. Ja widziałam wasze miny. To się wydaje oczywiste. Więc na Ukrainie zdrowie jest numerek jeden, nie rodzina, zdrowie. Potem mamy dobry status materialny. Zobaczcie, jak to zupełnie inaczej wpływa na dyskusję, którą będziemy prowadzić. Dopiero jakby trzecie, mamy osiąganie celu. Kolejne, mamy spokój na Ukrainie ze względu na to, jaka sytuacja się zdarzy. To jest z 2016, nie udało mi się znaleźć najnowszych badań. Oni co Bosiu takiego nie mają niestety, który by te badania robił co roku. Piąty jest mieć dobrą pozycję w pracy. Szóste, mieć oddanych przyjaciół. Siódme, urodzić dziecko i wychować. Nie mieliśmy tu partnera, miłości ani rodziny nigdzie. I znaleźć miłość. Jeżeli się nie mylę, tak, to było ostatnie. Zobaczcie, jak zupełnie inne wartości przyjmujemy z naszymi sąsiadami. I teraz polecam wam bardzo zrobić takie coś, takie wartości ustalić sobie, żeby każdy w waszym zespole je ustalił dla siebie. To wam pokaże, jak zupełnie innymi jesteśmy ludźmi, jak inne rzeczy są dla nas ważne. Szczególnie jeżeli macie w zespole ludzi, którzy mają zwierzęta, dzieci, rodziców, mamy zupełnie inne sytuacje w tle i one na nas bardzo poważnie wpływają. Nie wiem, może być tak, że nie, no Maciej mówił, że dzisiaj wyszedł wcześniej z pracy, żeby wyprowadzić psa. Nie? Zobaczcie, jak dla ludzi, którzy nie mają zwierząt i jeszcze nie mają wysokiej empatii, wydawałoby się, no co za kolo, nie? Z pracy wychodzi psa wyprowadzać. Przepraszam, Maciek, ale muszę jakiś przykład. Więc jak zobaczycie, to jest bardzo ważne i wracając do leadershipu z ludzkim obliczem, tak? Sobie powiedzieliśmy. Więc pierwszym zadaniem, jeżeli chcecie być dobrym liderem, liderem mówię nie project managerem, nie product managerem, który dostarcza worki koksu, tylko człowiekiem, który zajmuje się ludźmi, to czymś, co musicie się zająć, to jest to, żeby poznać siebie i poprosić swój zespół i ludzi, z którymi będziecie pracować, żeby zrobili to samo. Oni też muszą poznać siebie, wiedzieć, co im się podoba, co nie podoba, jakie mają środowisko, nad czym chcą pracować. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. I wracając do tego, z czym chciałam się z wami trochę podzielić, to jest taki artykuł na Forbes, który pojawił się 2 lata temu, a on tak dla mnie świetnie i wspaniale, i może ja się jeszcze na chwilkę podzielę tym ekranem. On wspaniale się wpisał i pokazał jakby takich 10 najważniejszych rzeczy, o których musimy myśleć, jak myślimy o przywództwie, bo bycie liderem to jest bycie takim przywódcą. I pierwszą rzeczą na liście jest zespół zawsze na pierwszym miejscu. Jeżeli macie zespół i ten zespół to może być jedna osoba, to dbanie o tę osobę jest waszym najważniejszą rzeczą, ważniejszą niż interes firmy. Ważniejszą niż interes klienta. Ta osoba jest dla was najważniejsza na całym świecie, słuchajcie, bo bez niej tego klienta i tej firmy nie będzie. I to musicie sobie uświadomić. Ale jest gwiazdka, mamy rozpieszczone księżniczki. Więc w ramach dbania o naprawdę podstawowe rzeczy. Drugą rzeczą to jest to, co warto zrobić, taki hint, to jest ustalić standardy. Ja jakby to jest jako wysokie standardy, ustalić sobie standardy, jak będziemy pracować i co będziemy osiągać. Ja wam powiedziałam, problem mojego zespołu to była mała efektywność, więc dokręciliśmy śrubę naprawdę mocno. Ustaliliśmy naprawdę wysokie standardy. Kolejną rzeczą jest coś, o czym mówimy od bardzo dawna, komunikacja, komunikacja i komunikacja. To jest największy problem, największa bolączka. I nawet jeżeli nam się wydaje, że komunikujemy się dobrze, to nie oznacza, że to tak samo jest rozumiane w drugą stronę. Chociażby zobaczcie, jak tutaj to wygląda. Nie? W standardach polskich nic innego nie zrobiłam przez pierwsze 10 minut, tylko się pochwaliłam, jaka jestem wspaniała. A to nie był ten cel.
Więc to jest coś zupełnie innego. Musicie ustalić wspólny słownik, musicie ustalić sobie wspólne rozumienie różnych rzeczy i też to, jak będziecie się ze sobą komunikować. To są wszystko zasady, nad którymi będziecie pracować. To nie jest coś, co rozwiążecie od razu, ani też w rok, ani półtora. Kolejną rzeczą, którą ja stosuję bardzo, to jest transparentność. Ja wszystkim mówię o wszystkim wtedy, kiedy jest to, jakby, jak tylko mam taką informację. Uważam, że lepiej wiedzieć niż nie. Różne organizacje różnie wspierają takie postawy. Więc tutaj musicie sobie zobaczyć, co jest dla Was ważne. Dla mnie jest ważne to, żeby być transparentną i ja taka jestem. Więc mówię ludziom prawdę, jeżeli, nie wiem, kończy się kontrakt z klientem, to mówię o tym, że kończy się kontrakt z klientem, no ale że przecież to nie problem, znajdziemy nowy, nie? Więc brzmi to troszkę inaczej. Piątą rzeczą, rób to, co obiecujesz, do czego się zobowiązujesz, fajnie sobie takie rzeczy spisywać. Jeżeli obiecujecie komuś, że będziecie coś robili, to to róbcie. A jeżeli tego nie zrobicie, to nie udawajcie, że nie zrobiliście, tylko przeproście. Ludzka twarz. Każdemu się zdarza zawalić. To mi przypomniało, że miałam załatwić licencję Snagita dla mojego zespołu, słuchajcie, wczoraj. Więc zdarza się. Szósta zasada, nie bójcie się feedbacku. To jest jedna z rzeczy, którą my w naszym zespole zrobiliśmy. My ustaliliśmy, że będziemy sobie dawać feedback, pozytywny, negatywny, feedback w twarz, nie w żadnym systemie. Będziemy sobie rzeczywiście tą informację zwrotną przekazywać. Wszyscy musieliśmy się na to zgodzić z pełną konsekwencją i dopiero jak wszyscy się zgodzili, ustaliliśmy jak, to rzeczywiście przeszło i słuchajcie, półtora roku wszyscy dajemy sobie feedback w twarz, negatywny także. Co śmieszne, pozytywny jest trudniejszy. To by się spodziewał, że czasami ciężej pochwalić. Więc tak jest. Doceniajcie osoby, z którymi pracujecie, doceniajcie na głos. Ja Wam też tego linka prześlę, tam jest trochę przykładów, jak można sobie z tym poradzić. Usuwajcie bariery i za bariery rozumiemy różne zachowania. To, że niektórzy mniej mówią na spotkaniach, to zastanówcie się, jak zrobić, żeby głos takiej osoby był słyszalny. Bariery architektoniczne także. Bariery związane z pracą z domu także. Już przed COVID-em ja miałam osoby w zespole, które pracowały z domu, żeby zajmować się dziećmi, więc da radę, wszystko da radę załatwić. Nie bójcie się trudnych rozmów i na końcu inspirujcie i motywujcie, bo takie jest wasze zadanie. I teraz pokażę Wam parę rzeczy, których ja z moim zespołem autentycznie zrobiłam, to działa trochę lepiej, trochę gorzej. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to Maciej, proszę zatrzymuj mnie, dobrze? Mówmy się tak. I na końcu, w razie czego, jakbyście mieli swoje jakieś problemy albo swoje rzeczy, to postaram się też doradzić, co można by z tym zrobić. Więc pierwszą rzecz, którą się zajęliśmy, to określenie zasad współpracy takiej wewnętrznej u nas w zespole. A wiecie dlaczego? Bo zespół zawsze na pierwszym miejscu. Więc jako, że zespół zawsze na pierwszym miejscu, to sobie ustaliliśmy najpierw, jakie są obowiązki. I do tych obowiązków sobie ustaliliśmy, że już nie będzie pracy indywidualnie, każdy nad swoją inicjatywą, tylko będziemy pracować sobie w małych grupach. I przekładając to na moją przeszłość, jak byłam tym jedynym testerem w zespole, oznaczało to, że nie wiem, pracowałam w Scrumie, to mieliśmy GM-Migos Meeting, tak? Czyli ja, deweloper i EBA bardzo często, albo architekt, siadaliśmy i ustalaliśmy sobie, co będziemy i jak. I jak to ja będę testować i też uczyłam innych, jak testować i robiliśmy to rzeczywiście razem. Byliśmy współodpowiedzialni. I współodpowiedzialni to odpowiedzialność też za podejmowanie decyzji. I mamy taką zasadę, że kiedyś było dużo mówienia, mało decyzji, więc ustaliliśmy sobie zasadę, że jeżeli inni nie reagują, nie mają komentarzy, to znaczy, że się zgadzają. I słuchajcie dwa razy. Autentycznie dwa razy, do trzech razy sztuka, za trzecim razem już wiedzieli, że muszą komentować. Takie cuda przepchnęłam pierwsze dwa razy. Dlatego, że bali się komentować. I to jakby to też można tak trochę wykorzystać, tylko sensownie. My ustaliliśmy zasadę. Jeżeli ja na przykład pracuję nad czymś, nad zmianą, która ma dotknąć wszystkich, całe 1500 testerów, przedstawiam to mojemu zespołowi, mają tydzień, żeby się zapoznać, dać komentarze. Jeżeli nie ma komentarzy, jeżeli wszystko jest okej, no to przeszło, nie?
Zdarza się. Mniej dyskusji, więcej próbowania. Ja mam nadzieję, że wszyscy znacie koncept MVP. Tak, takiego. To więc próbujcie. Nie ma wymyślania, bo wiecie, czasami kończy się na tym, że rok wymyślamy jakąś rzecz, zamiast po prostu spróbować, czy to coś da. Więc próbujecie małe zmiany natychmiast. Ja mam taką zasadę, że rzeczy, które zajmują mi mniej niż 5 minut, robię od razu. Po prostu. Bo potem pewnie mi zniknie i zapomnę, jak z tą licencją. Więc. I ostatnią rzeczą delegowanie zadań, tego się wszyscy uczymy. To zajmuje czas, nikt nie jest perfekcjonistą, ale jest masa z rzeczy, które robimy bardzo często bez sensu. Jest dużo rzeczy, które inni mogą Wam pomóc. I teraz uwaga, drodzy liderzy, macie też zwykle w pracy osoby, które są albo HR-ami, albo mają miliardy innych ról. Bardzo często to są osoby z wykształceniem psychologicznym, które są w stanie naprawdę Was wesprzeć w bardzo wielu sytuacjach, więc nie bójcie się delegować i prosić o pomoc. Takie osoby także. Nawet jak bezpośrednio nie są z Wami w projekcie, jak bezpośrednio Was nie dotyczą, takie rzeczy małe też i czy duże i inne można delegować. Marta, tu pozwolę zadać sobie pytanie. A co jeśli jesteś w małej firmie i nie ma takich osób? Wtedy masz nas. Wtedy zawsze ktoś jest. Macie znajomych, przyjaciół, ludzi z innych firm, macie nas. Słuchajcie, społeczność testerska w Polsce jest wspaniała. To jest coś unikatowego. Możecie prosić o pomoc. To jest coś naprawdę unikatowego w skali świata, że jest nas dużo i mamy społeczności. Jak wstydzicie się na łuczniczce, to możecie, wiecie, bezpośrednio do kogoś. Ja wiem, że do Sebastiana to bym w środku nocy napisała i by mi pomógł, więc naprawdę myślę, że każdy tutaj jest taki, że Wam pomoże i ja robię dokładnie tak samo. Jak nie mam pomocy w firmie, to mam parę osób z przeszłości albo, nie wiem, na testfeście to widać fajnie po prelegentach. Są tacy, którzy robią prelekcje takie, co ja sobie wymyślę, wiecie? Na przykład z personal brandingu. Bo a co? Fajna by była taka prezentacja, nie? I są osoby, które pomagają, rzeczywiście. Więc nie bójcie się prosić o pomoc. Szczególnie jak nie macie takich ról w firmie. I może się okazać, słuchajcie, to jest taki prohint. Zwykle dziewczyny, które się zajmują rekrutacją, mają bardzo, bardzo duży background i są w stanie Wam pomóc, tylko zwykle go nie mają jak wykorzystać w swojej pracy. Więc nie bójcie się powiedzieć na głos. OK? Dobra, lecę dalej. Kolejną rzeczą to jest współpraca. Jak już wiemy, co jesteśmy odpowiedzialni i w jaki sposób, i jakie mamy obowiązki, to w jaki sposób będziemy ze sobą współpracować. Ja już Wam powiedziałam o feedbacku. Ustaliliśmy zasady, jak będziemy planować rzeczy. Ze względu na to, czym my się zajmujemy, to możemy to planowanie robić raz na kwartał. Wiecie, ja mam zespół pełen ekspertów. Oni wiedzą, jak zarządzać swoim czasem i jak robić różne rzeczy, a więc możemy być trochę level wyżej w planowaniu. Ale z taką głupotę, którą musieliśmy zrobić, to był kalendarz wakacji. Bo słuchajcie, na Ukrainie jest tak, że niewykorzystany urlop wszystkim przepada, tak absolutnie przepada. I nam się zgrało, że ja przyjęłam ten zespół w momencie, w którym zaczęła się pandemia, znaczy chwilę wcześniej, ale potem zaczęła się pandemia. I wiecie, wszyscy czekali, żeby wybierać swój urlop do końca czerwca, nie? No bo największa szansa, że coś otworzą. Więc głupotą to jest, ale zauważyłam, że strasznie, strasznie często brakuje kalendarz wakacji i wtedy każdy jest odpowiedzialny, żeby w ramach swojego projektu na przykład przekazać komuś swoją wiedzę i wcześniej, żeby ludzie wiedzieli, że znikamy na ten urlop. Słuchajcie, to jest świetna rzecz mieć kalendarz wakacji i wykorzystywać go w super sposób. My ustaliliśmy też zasady wspólnych decyzji, więc mamy demokrację. To nie jest tak, że ja podejmuję decyzję. Nie będę ukrywać, że jako lider czasami daję tylko 3 opcje do wyboru albo 2. I z tych opcji możemy wspólnie wybrać tą najlepszą. Zdarza mi się. Jest to po dogłębnej analizie i uwzględnieniu wszystkich innych czynników, ale decyzję podejmujemy wspólnie. I ostatnią rzeczą, o której już mówiłam, transparentność, 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 absolutnie ze wszystkimi. Do takiego poziomu, żebyście czuli się komfortowo. I kolejną rzeczą, która jest mega ważna, dlatego jakby wrzuciłam to jako zupełnie osobny slajd, to jest takie wewnętrzne. Czy to, co już Wam powiedziałam, poznać siebie. Słuchajcie, teraz mnie Bartek zabije. Ja siedzę między łóżkiem, a moją szafą,
Z tyłu mam kosz na brudę, przed chwilą posprzątałam, żeby móc pokazać. To jest miejsce, w którym pracuję. Jak widzicie, nie biega mi żadne dziecko, ani pies, ani kot, ale zdarza się, że Mateusz mu przeszkadza albo żeryje. Więc to jest moje środowisko, ja was do niego zaprosiłam. I dla mnie na przykład jest bardzo ważne, żeby ludzie wiedzieli, kim jestem. Też w życiu prywatnym. Jest dla mnie bardzo ważne, żebym wiedziała, kim są ludzie, z którymi pracuję. Więc ja wiem, czy oni mają dzieci, gdzie jadą na wakacje, wysyłamy sobie zdjęcia. Wiecie, najlepszy barszcz ukraiński jadłam teraz w weekend w schronisku Orle, więc ja im wysyłam te zdjęcia i robię takie rzeczy, bo dla mnie to jest też ważne, bo to pokazuje kontekst. I z takich negatywnych rzeczy, które pokazuje kontekst, bo już ustaliliśmy, że jesteśmy transparentni, że rozmawiamy ze wszystkim, to wam pokażę historię z dzisiaj. Dzisiaj dziewczyna ode mnie z zespołu pisze do mnie, że Marta, wiecie, bardzo przepraszam, dzisiaj będę mało efektywna, bo dwóch moich kolegów ze szkoły zmarło na COVID. I próbuję sobie poradzić z tą informacją. Dziewczyna jest ode mnie młodsza. Więc słuchajcie, to jest niesamowite, że doszliśmy do momentu zaufania, że po pierwsze jest w stanie się czymś takim podzielić i wie, że dla mnie to nie jest absolutnie żaden problem, bo każdy z nas ma czasami gorsze dni. Tak? To tylko oznacza, że ja wiem, że muszę jutro zapytać, co dalej. Co możemy zrobić dalej. I mówię o tym do tego, że taką wiedzę możemy zdobyć, bo nikt nie chce się tym chwalić na co dzień. Możemy zdobyć na one-to-one'ach. I tu muszę Maćka pochwalić, bo dzisiaj na swoim IT meetingu sobie powiedział o one-to-one'ach i powiedział ciekawostkę, jak próbował mieć one-to-one'y w tygodniu. Znaczy w jeden dzień, tak, ustawione. Dzisiaj jak oglądałam to, zwróciłam na to uwagę, ja się pomyślałam, że ja bym w życiu nie dała rady. Więc Maciej mówi o czymś, pokazuje bardzo ważny i ciekawy artykuł o tym, jakim obciążeniem są one-to-one'y, ale słuchajcie, bardzo ważne jest to, żeby je mieć. Jeżeli ich nie macie, z ludźmi, z którymi współpracujecie najbliżej, ja polecam. Pamiętajcie, że to jest narzędzie. I to jest narzędzie, które wam pokazuje, że jeżeli nie macie czasu na one-to-one'a ze wszystkimi swoimi osobami, których liderem jesteście, to znaczy, że macie za dużo osób, którym macie pomóc. Bo jeżeli nie macie czasu na tego one-to-one, to znaczy, że nie macie też czasu im pomóc normalnie. Więc warto wykorzystywać to narzędzie, jakim ono jest. Z mojego doświadczenia wynika, że fajnie mieć raz w miesiącu. Fajnie mieć przynajmniej godzinę. Ja mam osoby, które wiem, że zajmie to więcej czasu, więc na przykład mam taki myk, że robię je zawsze przed lunchem i wtedy jak nam się przedłuży, to nie jest problem dla żadnego z nas. Więc próbujemy sobie tak radzić. Jeżeli mamy tego one-to-one'a, to ja 100% uwagi i tak samo to osoba 100% uwagi przywiązujemy tylko i wyłącznie do tego spotkania. To jest bardzo, bardzo ważne, bo wtedy nie tracimy tego czasu wcześniej, później jesteśmy w stanie to na nim poświęcić. I teraz, co działa dla mnie? Dla mnie działa to, że ja one-to-one'ów nie wykorzystuję do tego, żeby rozmawiać o pracy i obowiązkach w pracy. Ja wykorzystuję te spotkania po to, żeby się dowiedzieć, co się dzieje u każdej osoby z mojego zespołu, ale też po to, żeby jakby pracować nad przyszłością takiej osoby. Na tym, co ta osoba, jak co idzie jej dobrze, źle. My możemy to mieć w kontekście tego, czym się zajmujemy, ale to jest po to, żeby każdą osobę rozwijać. Bo taki jest cel nas jako liderów, że ta osoba ma zająć wasze miejsce, a potem być najlepiej waszym liderem i to jeszcze lepszym, niż wy kiedykolwiek byliście. To powinien być wasz cel. I na podstawie tego, co sobie zrobiliśmy w ramach tych one-to-one'ów, które na początku były strasznie ciężkie, słuchajcie, ja nie będę ukrywać, że pierwsze pół roku to było w ogóle, albo nawet 9 miesięcy, to była jakaś tragedia, bo każdy miał w sobie dużo przeszłości, dużo indywidualizmu i udało nam się stworzyć plany na przyszłość, plany rozwoju, ale też w międzyczasie plany na jakie szkolenia chcemy, jaką edukację musimy zrobić i też na rozmowy o tym, kiedy i jak będą przyznawane podwyżki, bo czasami w firmach to jest bardzo jasny i konkretny proces, a czasami to jest bardzo takie, wiecie, i tu biznes pracownika i biznes firmy jest niestety rozbieżny bardzo często albo mało spójny, więc to też są takie rzeczy, które warto ustalić w jasny sposób. Ja mam to na mojej liście, bo musicie wiedzieć, że historycznie w firmie, dla której pracuję, mój zespół po prostu miał co roku podwyżkę
I po prostu była już. I nagle ze mną się nastąpiły zmiany, bo ja uważam, że jeżeli nasza wartość nie rośnie, to dlaczego mamy zarabiać więcej pieniędzy? Oczywiście uwzględniając inflację. Więc zasady się zmieniły, te decyzje były ważne i o finansach także trzeba rozmawiać jasno. I to wy będziecie pomagać i bronić podwyżek waszych podwładnych. I wierzcie nam, bo tutaj wiem, że jest nas więcej, łatwiej jest załatwić podwyżkę ludziom w swoim zespole, niż wywalczyć swoją. Bardzo często zapominamy o nas samych, więc jest trochę inaczej. I teraz może co możemy z tym zrobić dalej? Co my zrobiliśmy sobie dalej? Więc my jeszcze określiliśmy zasady współpracy na zewnątrz. No zobaczcie, ile czasu mówiłam i ile czasu mówiłam i pokazałam wam tylko, jak działa nasz zespół w środku i co zrobiliśmy, ale jest jeszcze to zewnętrzne, bo my zawsze pracujemy dla kogoś. I to było ważne, że wykorzystałam to, że zostałam nowym liderem na to, żeby ustalić te zasady współpracy na zewnątrz także. Ale nie martwcie się, możecie to zrobić w każdym momencie. Tylko musicie to jasno zakomunikować. Musicie jako zespół jakby ustalić sobie zasady, które mają zwiększyć waszą efektywność. W biznesie każdego jest to, żebyście dostarczali więcej. Więc jeżeli ustalicie takie zasady, które mają zwiększyć waszą efektywność, to na pewno wam to bardzo pomoże i jesteście w stanie to sprzedać na zewnątrz. Wasza lidera rola jest to, żeby to dobrze sprzedać i osiągnąć. Więc dla nas bardzo ważne było to, żeby określić, kto jest naszym klientem. Jak wam pokazałam, ja pracuję w takim Center of Excellence i ja tych klientów, stakeholderów mam wielu. Mam te 1500 testerów, ale mam ich menadżerów, którzy też coś chcą, żeby ci ludzie zdobywali. Mam klientów, którzy są zewnętrzni dla nas jako dla firmy i mam też klientów jako firmę naszą, jako całość, która też ma swoje cele i chce coś osiągnąć. Więc dla nas bardzo ważne było to, żeby określić to, kto jest naszym stakeholderem, określić sobie te priorytety, kto i kiedy i na co będziemy reagować, typu, nie wiem, jak mamy coś sprzedawać, to jest dla nas wyższy priorytet niż jak mamy coś udoskonalać, bo firma ma taki ciągoty, że mamy rosnąć i rośniemy prawie 40% rocznie, więc jakby jest to cel, jest to priorytet, jest to coś ważnego. Zrobiliśmy sobie też priorytety takich wrzut. Macie wrzuty, nie? To nie tylko u mnie, zawsze w każdym projekcie, w którym pracowałam w życiu, zawsze są wrzuty. I te wrzuty są w miarę przewidywalne, w sensie nie wiadomo, kiedy one się pojawią, ale co to jest, to zwykle się można mniej więcej sobie zrobić. Myślę, że mnie i Maćka na przykład dotykają wrzuty z marketingu, ale mogą być wrzuty typu, a tylko jedno pytanko mam. I warto sobie zrobić taką listę, wiecie, raz na kilka miesięcy takich, jakie wrzuty się zdarzyły i sobie uświadomić, jakie to powinno mieć priorytety. Bo często jest tak, że jakby przychodzi wrzuta i wy od razu się nią zaczynacie zajmować, a ona może poczekać. Są rzeczy ważniejsze. Więc warto sobie coś takiego zrobić i ustalić z zespołem, jakie będziecie stosować priorytety i się do nich stosować. I dwie ostatnie rzeczy, które my zrobiliśmy, zaczęliśmy naprawdę budować relacje. Słuchajcie, 3 lata temu, jak ja dołączyłam do mojego zespołu, który się nazywa Quality Management Office, w naszej firmie mało kto wiedział, że my w ogóle istniejemy i po co. Oni nas dotykali, jak musieli awansować. To wtedy się dowiadywali, że jesteśmy, ale prócz testerów to mało kto wiedział, że my w ogóle istniejemy. Jest 3 lata później, wszyscy wiedzą, że istniejemy. Nawet robimy takie microlearning dla całej firmy, co to jest testowanie. Albo czym różni się software engineer in testing od quality control engineer. Takie, wiecie, fajne rzeczy się powoli zadziewają, ale to trwa i trwa i trwa i zajmuje dużo czasu. Więc to są rzeczy, które zrobiliśmy, słuchajcie, 1,5 roku. Dosyć dużo, nie? No i nastąpiła pandemia. I pandemia wymusza zmianę. Pierwszą zmianę, i ja nie będę ukrywać, dla mnie komunikacja się poprawiła w pandemii. Ja dużo pracowałam z domu albo z dowolnych miejsc i dla mnie pandemia jest wspaniała, bo wszyscy pracujemy z domu, więc każdy jest dostępny online. I się komunikuje online i nie ma gadania przy kawie w kuchni.
tylko tą kawę sobie robimy. I rzeczywiście ja mam wrzucone w spotkanie dla całego mojego zespołu codziennie o mojej godzinie 10:00. Jest to spotkanie na kawę, na którym rozmawiamy i o sytuacji covidowej w różnych krajach, i o lądowaniu na Marsie, ale rozmawiamy też o jakichś, nie wiem, rzeczach, które nam wyskoczą w testowaniu, albo nie wiem. Dzisiaj rozmawialiśmy o certyfikacji testerskiej z Big Data i data testingu. Więc to są takie naprawdę bardzo ciekawe wrzuty, które w życiu by nie wyszły, albo nie mielibyśmy czasu porozmawiać. Jakby dołączenie jest absolutnie dobrowolne, ale co śmieszne, większość ludzi dołącza z naszego zespołu cały czas. Jak tylko nie mają innego spotkania w tym czasie, to dołączają, jest to ważne. I to buduje wspólnotę. I to jest coś, nad czym musicie się w tych czasach zastanowić, jak budujecie tą, jak kleicie swój zespół. Ja to robię na różne sposoby, od tych spotkań kawowych, przez wysyłanie wiadomości, jacy są wspaniali dla każdego indywidualnie, listując to, w czym są wspaniali, bo każdy z nich jest inny i każda osoba ma swoje najwspanialsze rzeczy na świecie. Przez urlopy, tak jak rozmawialiśmy. I urlopy oznacza to też, że przychodzę i mówię i wymuszam na niektórych urlopy. Nie będę ukrywać. Mam paru pracoholików. Ja nie potrzebuję tego, żeby przyjść i męczyć, wiecie. No, ostatnio usłyszałam, że nawet mama któraś wie, że ja tam jestem i że marudzę, żeby wziął urlop. Więc jakby dobrze, nie? Na końcu ta osoba bierze urlop, wraca, jest szczęśliwa i zrelaksowana, więc pomaga. Miałam też jeden przypadek, że jedna osoba z mojego zespołu nie do końca wiedziała, czy chce dalej z nami pracować i jakby czy dalej chce robić to, co robi, i wzięła dwumiesięczny urlop w trakcie pandemii. Dwumiesięczny, już jakbyście mieli potencjalnie pytanie, dlaczego akurat 2 miesiące, więc ja poprosiłam o pomoc. Jakby mam dziewczynę z HR-u, która jest psychologiem, z którą ustaliliśmy, że to są jakby pierwsze objawy wypalenia zawodowego dla tej osoby, i też ustaliły plan, co mają zrobić w trakcie tych 2 miesięcy. Więc to było bardzo konkretne, jakie mają być cele, jakie osiągnięcia. Takie rzeczy też są ważne. I tak samo w tych urlopach to L4, wszystkie takie rzeczy. Kolejną rzecz, którą musicie zrobić, to określenie granic. Wszyscy pracujemy z domu i to wy musicie się czuć komfortowo, jak dużo ze swojego życia pokazujecie. Ale nie ma co ukrywać, że mamy to życie w tle. I naprawdę dla absolutnie wszystkich to jest całkowicie okej, jak wasze dzieci i zwierzęta się pojawiają. I nie ma się co tego wstydzić, nie ma co czasami zamykać drzwi albo zamykać dzieciaki w łazience, a zdarza się, że niektórzy tak robią na spotkania, bo to jest normalne, tylko trzeba wyjaśnić, że jak jesteśmy w słuchawkach, na przykład to jesteśmy na kolu. Ja wiem, że teraz to aż mem był to, co nasze Ministerstwo Zdrowia zrobiło, ale naprawdę wielu rodziców nie wyjaśniło swoim dzieciom, że jak siedzą przed komputerem w słuchawkach, to nie pykają w gry, tak jak zwykle, tylko siedzą na spotkaniach z ludźmi. Naprawdę wiele takich rzeczy widzieliśmy, więc nic się zdarza. Ale chciałabym, żebyście wszyscy określili sobie granice, o jakie, jakby do, jak daleko będziecie szli z pytaniami. Jak daleko będziecie ingerować w prywatne życie. I jest absolutnie okej, jeżeli ktoś postawi tą granicę bliżej niż inni. To jest bardzo ważne, żeby tą granicę sobie w ogóle określić. I ostatnie dwie rzeczy to jest zdrowie psychiczne i plany awaryjne. Nie wszystkie firmy w tej chwili dbają o zdrowie psychiczne, o tak zwany mental well-being. Po angielsku to brzmi dużo, dużo lepiej niż po polsku. Po polsku zdrowie psychiczne jakby strasznie brzmi, nie? Ale coś, co warto zrobić dla swojego zespołu, to jest to, żeby sobie przygotować razem i zrobić taki brainstorm, co nas odstresowuje i w jaki sposób. Jeżeli macie taką możliwość poprosić kogoś u was z HR-u, w rekrutacji czy z innych, kto ma taki rzeczywiście psychologiczny background, warto podpytać, bo to są małe rzeczy. I dlaczego? I na przykład my mieliśmy taką sesję z Aną, która nam bardzo, bardzo pomogła i pokazała, jakie hormony się, dlaczego musimy przytulać zwierzęta, ludzi bądź poduszki, bo jakie hormony nam się tworzą wtedy w mózgu. I jak to działa i na jakie objawy to będzie działało. Tak samo zjedzenie czekolady, banana, który działa lepiej niż czekolada, albo wyjście na spacer. I mamy ustalone rzeczywiście taką zasadę, że jak ktoś się czuje gorzej, to wrzuca sobie spotkanie i idzie na spacer, gdzie wcześniej ludzie tego nie robili.
Więc warto o takie rzeczy zadbać. Warto zadbać o to, żeby mieć takie, wiecie, ja to nazywam żółta i czerwona kartka. Jak widzimy, że się gorzej czujemy, tak jak wam powiedziałam dzisiaj, jak przyszła do mnie osoba i powiedziała, dzisiaj nie będę efektywna. Okej, nie? Wiemy o tym. COVID szaleje, wśród rodziców też. Więc ustalenie sobie takich zasad jest fajne, ważne i teraz okropnie, nawet bardziej niż wcześniej, warto zapoznać się z pojęciami wypalenia zawodowego, że jest ta linia między jestem zestresowany, a jestem wypalony zawodowo, bo najgorsze, co możecie zrobić, to nie zauważyć, jeżeli ktoś w waszym zespole zaczyna być wypalony i mieć dość. I ostatnią rzeczą to plany awaryjne. Moi drodzy, czy wy macie plany awaryjne dla ludzi ze swojego zespołu, w razie jakby zachorowali albo ktoś z ich bliskich zachorował? Warto, żeby ich partnerzy i rodzice mieli wasz numer telefonu w razie W. Ja wam ktoś zniknie, żeby móc do takiej osoby zadzwonić, ustalić sobie jasne zasady, kiedy wykorzystacie taki kontakt. W obecnej sytuacji mieć plan awaryjny, czyli też wy, czy inicjatywy, nad którymi lub projekty, nad którymi ktoś pracuje, czy macie zrobioną choćby do nich dokumentację, albo ktoś inny ma know-how. Wierzcie mi, ludzie znikają z dnia na dzień i nikt, jakby ustaliliśmy sobie te wartości, jakie mamy w Polsce, ale też jakie są gdzieś indziej, nikt nie będzie się 5 minut zastanawiał, jeżeli ktoś z rodziny wam zachoruje, albo komuś z rodziny zachoruje. Więc warto plan taki mieć. Ja wiem, że w teorii możemy się zwykle dostać do numeru telefonu, adresu i tak dalej, ale słuchajcie, no adres, który mamy zwykle w dokumentach, może się mieć nijak do tego, gdzie przebywamy. Moja kiełbaska od mamy jedzie właśnie z miejsca, gdzie ja oficjalnie żyję, do miejsca, w którym jestem. Więc to nigdy nie są tożsame rzeczy i też warto, żeby wasi bliscy wiedzieli w razie W, kogo poinformować i też wy, komu możecie powiedzieć, jakby coś było nie tak. Więc jedną na przykład z rzeczy, które prócz tego, że ja mam te wszystkie kontakty awaryjne i też bliscy mojego zespołu mają kontakt do mnie, ale mają też kontakt do innych ze względu na mój brak mówienia po ukraińsku w razie W dla rodziców. Więc mamy na przykład taki plan, że jeżeli ktoś by musiał zniknąć, to po prostu mi pisze na Facebooku. Kolegi, rodzice są w tej chwili w szpitalu ze względu na COVID i my mamy taki układ, że on pracuje, ale że jakby była sytuacja, że musi pomóc, to po prostu znika, pisze mi na Facebooku. Ja wtedy mogę tej osobie wbić jakby urlop, zrobić mnóstwo rzeczy, ale że czuję się bezpieczniej. I tak samo, jak ja jestem na urlopie, to oni do mnie mogą napisać tylko na Facebooku. Nigdy tego nie robią. Więc mamy takie zasady trochę powprowadzane. I ja się zbliżam powoli do końca. Chciałam wam tylko, i może tutaj będzie chyba najwięcej mięsa, więc ja przestanę szerować mój ekran, bo teraz będzie bardziej rozmowę. Jakby najwięcej mięsa, czyli najtrudniejsze momenty, które miałam jako lider. Jeżeli będziecie mieć jakieś dodatkowe, to zróbcie. Tak a propos, wiecie, mój tata zaczął dzwonić. Więc najtrudniejsze momenty, które zdarzały mi się kilka razy. I pierwszy, jaki mam na liście, to jest łamanie prawa. Zdarzyło się, rzeczywiście, i łamanie prawa w różny sposób. Zdarzyło mi się pracować niestety z klientem, który mobbingował ludzi w zespole. Nigdy nie podskoczył do mnie, nigdy nie próbował nawet ze mną wchodzić w takie miejsce, ale rzeczywiście powodował, potrafił pozwolić sobie na za dużo na spotkaniach, nie wiem, z biznes analitykiem, z PM-em, z niektórymi testerami, jeżeli złapał taką osobę na jakby samodzielnie. Wiecie, i to nie jest tak, że to się od razu da zauważyć. Tak od razu, no bo ludziom czasami głupio powiedzieć na głos, że tak czują. Można nie zauważyć, takie osoby zwykle szukają ofiar i wtedy musimy zareagować. Więc i to próbuję powiedzieć, słuchajcie, 15 lat zdarzyło mi się 2 razy, więc jakby to nie jest coś nagminnego, ale się zdarza niestety, że wewnętrznie w firmie albo zewnętrznie zdarzają się, nie mogę przeklinać, bo jest na YouTubie. Więc zdarzają się takie sytuacje. Są też oczekiwania uzależnione od roli, płci i tak dalej.
Ze względu na to, że jestem kobietą, to bardzo często słyszałam, że powinnaś zrozumieć. Ale też słyszałam, nie masz dzieci, to nie zrozumiesz. Więc często się zdarza, musicie być na to gotowi, że będą pewne takie oczekiwania ze względu na to, kim jesteście, że nie wiem, albo jesteście z Polski, albo bo jesteście kobietą, bo mężczyzną, bo starszy, bo młodszy, bo macie dzieci, bo macie zwierzęta. I to bo jest bardzo duże, ale są pewne oczekiwania w głowach, szczególnie jak macie młody zespół albo ktoś nowy dołączył, patrzy też na was przez pryzmat przeszłości. Więc pamiętajcie o tym, że nie wiem, możecie mieć świetną osobę, która zawsze dostawała od swojego lidera zadania, więc oczekuje, że też będziecie dawać jej te zadania, nie? Więc warto to sobie ustalić. Kolejną trudną rzeczą bardzo jest interes firmy versus interes pracownika. To czasami nie jest tożsame. Nie zawsze interes pracownika jest w interesie firmy z różnych powodów. Z powodów przyszłości na przykład. Czasami się zdarza, że wiecie, ktoś zarabia dla firmy ogromne pieniądze, będąc w projekcie, w którym jest, robiąc to, co robi, więc nikt nie chce, żeby zmieniał. Jakby dla firmy to nie jest dobry interes. I tu jest wasza rola. I teraz powiecie tak jak za mną. Wy jesteście od tego, żeby dbać o pracownika. Ale wytłumaczyć, co jest jakby perspektywę firmy. I mówię o tym na głos. W Polsce ciężko nam się rozmawia o pieniądzach. Bardzo ciężko. Ludzie są na tą rozmowę absolutnie niegotowi. Więc to jest wasza rola, żeby też uświadomić. Słuchajcie, bardzo dużo ludzi w IT nie rozumie, że to, że my zarabiamy na siebie w pracowniku, jakby jako, nie wiem, jako testerzy zarabiamy dla firmy, ale my lubimy mieć HR, rekrutację, office, support, ludzi, co nam masują plecki. My na nich musimy wszyscy zarobić. Na marketing też. I te inne role magiczne, mnóstwo innych ról. I warto to sobie uświadomić, że to jest coś, co wy jako liderzy musicie zrobić, pokazać, że my zarabiamy, ale też to i to i to i to kosztuje. Tak samo biurka kosztują, komputery kosztują. No wiecie, zdziwilibyście się, jak dużo ludzi nie ma tej świadomości. Wszyscy prawie do pewnego poziomu. Więc warto o takich rzeczach rozmawiać. Pamiętajcie, interes waszych ludzi jest najważniejszy, ale trzeba edukować. I to też wasza rola. Jeżeli wy nie wiecie takich rzeczy biznesowych, możemy sobie o tym porozmawiać tutaj, albo możecie w firmie prosić o pomoc. My też tu jesteśmy, w razie czego. Kolejną rzeczą to są złe intencje. Słuchajcie, miałam taką sytuację ileś lat temu, że jedna dziewczyna, która była samotnie wychowującą dziecko matką, chciała zostać liderem. Ja zapytałam, jakby ja mam taki styl, że ja pytam ludzi, że musimy mieć nowych liderów, więc pytam każdego absolutnie, kto by chciał być liderem. Niektórym będzie do tej ścieżki szybciej, niektórym będzie dłużej, niektórzy wiem, że się nie nadają, ale może by chcieli, więc każdy ma taką możliwość. I zgłosiła się ta dziewczyna między innymi. Ja powiedziałam tylko taką jedną rzecz. Ja miałam bardzo dobre intencje, że słuchaj, jako lider czasami musisz zostać dłużej, żeby wesprzeć zespół. Nawet jak czasami się nie da samemu coś zrobić, ale wiecie, pomasować plecy, przynieść kawę, być, po prostu być w razie W. Więc jakby zorganizuj sobie opiekę dla dziecka. Wiecie, na czym się skończyło? Na tym, że następnego dnia byłam na dywaniku w HR-ze, że mobbinguję. Ja miałam bardzo dobre intencje. Naprawdę jako liderom zdarza nam się zostawać później. Ja naprawdę chciałam, żeby ona to ustaliła wcześniej, bo będzie jej łatwiej to zorganizować, niż tracić zaufanie zespołu w razie krytycznej sytuacji, jakby nie mogła zostać. Na szczęście pracowałam w tej firmie już kawałek. Oni mnie już znali i wiedzieli, że ja złych intencji nie miałam, ale wyobraźcie sobie, że byłabym nową osobą w firmie i byłoby taki niesmak, nie? Taka sytuacja, że nie do końca, że mobbinguję. Więc zdarza się czasami, że to, co mówicie i to, co jak się zachowujecie w stosunku do innych, jakby nie zawsze jest odebrane w ten sposób i może być tak, że ludzie myślą, że macie złe intencje. Bądźcie na to gotowi. Słuchajcie, wyjaśnienie takich sytuacji zajmuje bardzo długo i bardzo często zostaje z wami na zawsze. Więc warto zawsze myśleć, jak rzeczy mogą być odebrane albo być na tyle znanym, żeby ludzie wiedzieli, że nie macie tych potencjalnie złych intencji. Kolejną rzeczą, którą ja sobie zrobiłam, żeby nie zapomnieć, to są problemy w życiu prywatnym.
problemy mogą być różne. Ja wam powiedziałam, że teraz covidowo podałam przykłady, jakie są. Jedna z trudniejszych rzeczy, którą przeżyłam w tym roku, było to, że nasz kolega z zespołu w sobotę w nocy na Insta Stories, słuchajcie, ja nie wiedziałam, jak działa Insta Stories, ale jakby w sobotę w nocy na Insta Stories wrzucił zdjęcie i opis sugerujący, że popełnia samobójstwo. I teraz to jest osoba, która bardzo broni swoich granic wewnętrznych, takich, które ma ustalone. Ja wiem, że się rozwiódł, ja wiem, że ma dziecko, do którego nie ma dostępu, więc i jakby pracuje przez to bardzo, bardzo dużo. Więc no i jestem w innym kraju, nie? W innym kraju, w innym mieście, no co można zrobić? Więc jest to, że rzeczywiście inne osoby zespołu zaufane stały pod bramą, stąd awaryjne kontakty i adresy, mimo GDPR polecam mieć, żeby być tak, dla takiej osoby także. I że to nie jest tak, jakby ciąg dalszej historii jest taki, że wszystko jest okej, na szczęście, że rzeczywiście potrzebował pomocy i my tą pomoc zapewniliśmy. Na tyle, na ile chciał. I to możemy zrobić i taką osobę trzeba wesprzeć, ale słuchajcie, zdarza się, że mogą was czekać takie sytuacje, szczególnie teraz. Wszyscy jesteśmy zestresowani i mamy dość. I część z nas jest bardzo samotnych także. Więc nie wszyscy są, nawet nie chodzi o to, że są silni psychicznie, każdy ma gorsze dni i może być gorzej, więc dobrze by było, żebyście po pierwsze potrafili sobie jakby zauważyć u kogoś, że może być trochę gorzej, ale jeżeli się zdarzy, to słuchajcie, to absolutnie nie jest wasza wina w żaden sposób. To jest tylko to, żeby ustalić z zespołem, jak sobie poradzimy z tym dalej. I z zespołem, bo słuchajcie, takie informacje zawsze przepływają przez wszystkich. My ustaliliśmy, że nie będziemy mówić na głos, ale każdy z nas jest wsparciem. I jest dobrze, lepiej, dużo lepiej. Coś, co musiałam dodać, to dzieci. Ja nie mam dzieci, ale to nie znaczy, że nie mam empatii. Empatię mam ogromną. Zresztą dużo też pracowałam z mamą i z tatą, bo nie mieli wyjścia, nie mieli mnie gdzie porzucać. Nie miałam dziadków dobrych. Więc, no dobra, dobrych dziadków do tej pory nie mam. Więc to jest też coś, co mega wpływa. I mówię nie tylko dzieci, które już są, ale pączkujące dzieci. I teraz, żebyśmy mieli, proszę pamiętajcie, mam bardzo dobre intencje. Pojawienie się dziecka, albo nawet nieplanowane pojawienie się dziecka w projekcie powoduje taki bezwładność, powiedziałabym. Po pierwsze bezwładność, bo nie wiadomo, jak długo tak dana osoba będzie. I to nie jest zależne od płci, to tata i mama jednocześnie tak samo. I druga rzecz, bezwładność w postaci nie wiadomo, kiedy ta osoba wróci i na jak długo. Ja wiem, że prawnie to są różne decyzje, które każdy podejmuje i tak dalej, no ale zobaczcie nawet teraz sytuację, tak? No zamykają, jakby wszystko było ok, dopóki działały przedszkola, zamykają przedszkola, no i już tak ciężko to uciągnąć. I musimy mieć tego świadomość. I to tak samo jak, i nie tylko dzieci, to też sporty ekstremalne. Nie, no dobra, no kupiłam sobie ten rower górski. Wiecie, ja już miałam skręcony kark na rowerze górskim, nie? Jakby ja wiem, że to zwiększa ryzyko. Czy mój pracodawca o tym wie? Jakbym mądry i posłuchał, co mówiłam, to tak. Więc są rzeczy, które z waszego prywatnego życia bardzo, bardzo, bardzo wpływają na bezwładność i na ryzyka w projekcie. I mówię o tym, bo jakby w moim zespole w trakcie pandemii pojawiła się dwójka dzieci. Na nas 13 osób. To jest, słuchajcie, całkiem sporo. Z czego z drugim dzieckiem pojawił się koronawirus dla całej rodziny, więc wpłynął jeszcze gorzej. Więc są takie rzeczy, które rzeczywiście wpływają i ich nie da się do końca zaplanować, ale warto mieć backupy. I mówię o tym, że też chodzi o jakby ogromną komunikację, którą musicie zrobić. Bardzo często kobiety czują się źle, że są odsuwane, jak zachodzą w ciążę, od ważnych rzeczy w projektach. Trochę tak jest, no bo nie chcecie dawać bardzo ważnych rzeczy osobie, która może zniknąć w każdej chwili, prawda? Tylko to trzeba na głos powiedzieć, razem ustalić, razem. A to się często nie zadziewa. I tak samo doceniam, że panowie się opiekujecie dziećmi strasznie i wspieracie. Ale tak samo ustalamy, nie?
zasady i to sobie działa. I to są takie rzeczy, które mega, mega, mega wpływają na to, co się może dziać. I ostatnią rzecz, której ja mam na liście, więc jak o niej powiem, to Maciek możemy jakieś rzeczy z komentarzy wrzucić. Więc ostatnią rzecz, która jest chyba najtrudniejszą rzeczą dla każdego lidera, to są ludzie, którzy są nieokreśleni. Czyli to są ludzie, którzy chcieliby się rozwijać, ale nie wiedzą jak. Może oni by automatyzowali, a może byli liderami, a może robiliby coś innego. Albo ludzie, którzy mówią, że to ja bym się chciał nauczyć automatyzacji. Pół roku środowiska nie postawią. Wiecie, jest masa ludzi, którzy przyjdą do was i będą oczekiwać, że to wy im rozpiszecie, co mają zrobić, żeby się rozwijać. I na końcu nie zrobią nawet pierwszego kroku. To jest bardzo trudne, to nieokreślenie. Ja tak ładnie nazywam to nieokreślenie. Ale to jest coś, co chyba każdy z nas ma takie osoby albo miał w przeszłości. Osoby, które chciałyby coś, ale to wy musicie im wszystko zorganizować i zrobić. I teraz jak ja sobie z tym radzę? Więc ja sobie radzę tak, że jeżeli taka osoba do mnie przychodzi i mówi, że coś by chciała, to ustalamy razem plan. I ustalamy też pewne deadline'y. Jeżeli ta osoba nie zrobi tej pierwszego kroku, no to ja przypominam raz, przypominam drugi raz, a trzeci raz mam już w dupie. I uważam, że każdy jest kowalem swojego losu. I jakby, ale to widzicie, wracamy. Ludzkie oblicze, ja ustalam zasady, daję przypomnienia. Każdy ma możliwości. I będę wspierać, będę przypominać, ale czasami my poświęcamy bardzo, bardzo dużo czasu na to, żeby kogoś wesprzeć. Dobra, coś ciekawego? Jakiś extra case z komentarzy? Zebrało nam się trochę chyba. Jest trochę rzeczy. A jakbym mógł tak chwilkę, bo chciałbym też poruszyć parę rzeczy, które Marta powiedziała, żeby coś dodać. Taki było zrobiłem sobie takie swoje notatki, rzeczy, których akurat wcześniej wyciągnąłem z tego. Bardzo mi się spodobał punkt na temat tego, że trzeba zacząć od określenia jasnych zasad. To była super rzecz. I bardzo mi się też spodobało coś, co niby oczywiste, ale no jednak nie takie oczywiste, że wrzuty nie możemy przewidzieć, kiedy się pojawią, ale jesteśmy w dużej mierze w stanie przewidzieć, co będzie w tych rzutach. Że jest pewna powtarzalność tych rzut i można to przewidzieć. To też była super myśl, nigdy o tym nie spojrzałem w ten sposób i to jest genialny patent. I jest jedna rzecz, którą przyznam się, że muszę się trochę nie zgodzić. Chciałbym, żebyś mógł od tego zacząć, bo Marta powiedziała, że celem one-to-one'ów jest rozwijać osoby, a tak naprawdę, żeby rozwijać się także lidersko, żeby wejść na twoje stanowisko, żeby zajął twoje miejsce. Obecnie już wspominałem, że czytam obecnie książkę Radical Candor, na polskie przetłumaczyli jako szef wymagający i wyrozumiały. I tam właśnie dzisiaj jadąc do domu słuchałem rozdział, gdzie akurat autorka się z tym nie zgadzała punktem, co mówisz. Że to jest jedna z najbardziej krzywdzących rzeczy, że rozwój osób jest bardzo powiązany z rozwojem liderskim, bo jest tyle osób, które tego nie chcą robić, nie chcą w tym kierunku iść, rozwijać tego. Nie, to ja może zaprzeczę. Absolutnie uważam, że promil ludzi się nadaje na liderów ludzi. I sama się nie czuję w tej grupie, tak żeby było jasne. I mi to zawsze wychodzi przez przypadek. Ja się w ogóle zatrudniam na zupełnie inne rzeczy. Zwykle, a na końcu ląduję z ludźmi. Tylko, że ja ludzi uwielbiam, więc to też trochę inaczej. Więc nie, one-to-one dla mnie jako narzędzie jest to, żeby zajmować się ludźmi, i tak, żeby wam pokazać pewien przekrój. Nie wiem, ja w swoim zespole mam 6 test automation ekspertów. Mam dziewczynę, która jest technical communicator, czyli przerabiam moje absolutnie niegramatyczne cokolwiek na piękny tekst z graficzkami i z tego jeszcze czasami robi wideo. Mam dziewczynę, która niby jest operational, a tak naprawdę ciągnie wszystko, jest po prostu wspaniałym człowiekiem. I każdy z nich ma zupełnie inną ścieżkę i nadaje się do zupełnie innych rzeczy. I musi też pracować nad zupełnie innymi rzeczami. Niektórzy, nie wiem, jedna dziewczyna, którą mam w zespole, wiecie, jak jej mówiłam jakikolwiek komplement i dobrą rzecz, to płakała, bo nie była, jakby ona nie była w stanie powiedzieć nic dobrego o sobie. I to są rzeczy, które adresujemy na one-to-one'ach. To są krzywdy wpływające na nas, ja to mówię, trauma wojenna, która przez dziadków, przez rodziców na nas wpłynęła i powoduje, że czasami jesteśmy
trochę zahukani i mamy dużo takiego bagażu. Trauma w postaci jesteśmy z Polski i czasami jesteśmy traktowani gorzej. Trauma w postaci pracujemy w software house'ach, serwisach i innych takich, więc musimy dodatkowo udowadniać, że jesteśmy lepsi niż ludzie z Indii. I masę innych rzeczy, które musimy sobie przepracowywać, plus robić plan. Trauma, że tester jest pracownikiem drugiej kategorii. O, to już w ogóle. Więc jakby ja wtedy udowadniam i wtedy jakby z takim całym bullshitem i też z planem na przyszłość pracujemy na one-to-one'ach, żeby sobie z tym poradzić. Dlatego powiedziałam gwiazdkę. Mi zwykle nie starcza czasu na tym, żeby rozmawiać nad co się aktualnie dzieje, w tym, nad czym ludzie pracują, bo uważam, że od tego są inne spotkania i od tego jest praca w zespole. Jasne. Jedną rzecz, wydaje mi się, że to jest ten moment, który musisz już zapalić lampkę, bo jesteś cała wręcz czerwona od tego światła, jeśli jego masz. Mam włączoną, to niestety są. Okay. Mój komputer już teraz. Okej, okay, dobra. To myślę, że możemy zacząć pytań. Tak trochę ich padło i wydaje mi się, że to mogło być fajna rzecz, bo już zaczęłaś ten temat nawet mówić. Marta, w jaki sposób awansowałaś, przechodziłaś wewnętrzne rekrutacje? Pytanie od Lidli. Jasne. Jasne, że przechodziłam, ale dobra, to może powiem, jak jest teraz. Teraz jest śmiesznie, ponieważ ja nie chciałam być, oficjalnie moje stanowisko to jest Quality Management Office Associate Director, więc ja nie chciałam być dyrektorem w żaden sposób, dlatego mam to associate. Ja w ogóle nie chciałam awansować, nie? W ogóle nie chciałam być liderem tych wszystkich ludzi. Więc w związku z tym, że nie chciałam, no to miałam nim zostać tymczasowo. I jestem już 1,5 roku. I teraz nie bardzo potrafię mnie awansować. Więc ja nawet niedawno zmieniłam na LinkedInie, bo już stwierdziłam, że po 1,5 roku to trochę głupio. Wiele razy przechodziłam wewnętrzne rekrutacje, więc i zewnętrzne rekrutacje i nawet ileś razy w tej firmie klient przez przypadek mi zrobił rekrutację i się dostałam na różne stanowiska, a potem było głupio odkręcać, bo ja w sumie mam już pracę. Mam nadzieję, że odpowiedziałam. Rekrutacja to fajna rzecz, warto chodzić. No ja się zgadzam. Problem się zaczyna, że jak długo nie przyjdziemy się, to kompletnie potrafimy zardzewieć i później nas strach zjada. Przed pandemią ja nawet robiłem sobie tak przynajmniej raz na parę miesięcy przejście na rekrutację, chociaż tylko po to, żeby zobaczyć, jakie pytania inni zadają i zobaczyć, jak ogólnie wygląda teraz rynek z perspektywy osoby tej, która szuka pracy, bo no jednak trzeba mieć to spojrzenie trochę. No okej, okay. Z takich rzeczy jeszcze tutaj była taka refleksja, która mi się spodobała. Trzeba przede wszystkim być sobą i zgodnie ze swoimi wartościami i zgodzić ze swoimi wartościami, bo każdy jest inny i dla każdego co innego jest dobre, nie ma co iść za trendami tylko dlatego, że inni to robią. To było o tym, jak mówiłaś właśnie o swoich wartościach i ich prezentowaniu tutaj. I jak mogę nawiązać, bo widzę, że Karolina zadała bardzo ciekawe pytanie, że co myślę o osobach w zespole, które nie chcą iść w automatyzację, ani liderowanie i czy to znaczy, że stoją w miejscu. Słuchajcie, ja jestem tą osobą zwykle, bo ja się bronię przed liderowaniem. Nie chcę chodzić w automatyzację. Wszyscy, co mnie znają, wiedzą, że ja nie lubię pisać kodu. Znaczy, nudzi mnie to trochę. Mogę czytać, dużo wiem. Nawet, co śmieszne, wiele firm, jak mnie rekrutuje, to nawet nie sprawdzają, czy potrafię czytać kod, bo zakładają, że nie. Więc jest to trochę śmiesznawe. I dużo o kodowaniu wiem, tylko to nie dla mnie. Poza tym będzie taniej kogoś zatrudnić dla mnie, żeby to robił. Ja bym chciał coś dodać, także, bo ja jestem z drugiej perspektywy. Ja jestem obecnie liderem zespołu automatyzacji, i mam do czynienia z ludźmi z zewnątrz, którzy chcą przyjść, wejść w automaty, mam do czynienia z ludźmi wewnętrznie, którzy chcą przyjść automaty na grupy facebookowej, testowania oprogramowania, jest też mentoring i tam między innymi też pomagam przy automatach. I mnie najbardziej boli, jak bardzo dużo testerów nie widzi, jakie inne są ścieżki poza automatyzacją. Ja uważam, że podstawy programowania, rozumieć, czytać kod, rozumieć, budować te wszystkie rzeczy, każdy powinien umieć, bo to jest bardzo ważna umiejętność. Ale nie każdy od razu musi być automatykiem. Mamy o wiele więcej ścieżek, a jakoś wszyscy zawsze zapatrują się najbardziej na tą automatyzację. Bo u nas jest taki trend, ja to nazywam trendem Europy Wschodniej. U nas się za to, jak Seba pokazuje, u nas za to się płaciło więcej, na Zachodzie nie. I dlatego jest trochę inaczej. Nie, szczerze mówiąc, bo patrząc na ofertach z Zachodu, to też jednak automatycy z reguły są wyżej płacone. Tak, wbrew pozorom można na innych. Wystarczy, że znałbyś się na VR-ze albo Big Data i testował normalnie bez automatów i byś zarabiał jeszcze więcej, tak? To jest wszystko kwestia niszy i aktualnie potrzeby w tej chwili na już.
I to jest taka różnica. Słuchajcie, każdy jakby, ja jako lider oczekuję od ludzi, że będą się rozwijać. I nie mówię, że muszą się rozwijać technicznie, będą rozwijać swoje kompetencje i umiejętności. Jakiekolwiek, cokolwiek, gdziekolwiek mają dziurę. To może być umiejętność prezentacji. To może być umiejętności jakby, nie wiem, dodatkowe właśnie nisze w postaci VR, AR, big data, albo platformy różne, albo miliony innych rzeczy, które można robić, naprawdę miliardy rzeczy, które można robić w testach, których nie było wiadomo 15 lat temu. Tylko musicie też zrozumieć moją perspektywę. Mam to szczęście, że pracuję w tej chwili z ekspertami w większości. I to są ludzie na trochę innym poziomie. Oni muszą się już rozwijać. To już nie ma po prostu, bo my zostając w miejscu się cofamy. Tak, więc, ale to nie oznacza, że wszyscy musimy lecieć, nie wiem, w jedno, albo w drugie, albo w trzecie, co akurat jest modne, bo ja jestem dokładnie takim przykładem. Jestem przykładem, który wie, że od lat mówią, że w Polsce w automatach zarobię więcej. No i co z tego? Jakby mogę zarabiać tyle samo, a mieć fajne rzeczy. Albo odrobinę mniej, a dalej robić to, co lubię. Ja bym tutaj właśnie też trochę odniósł, bo tylko jesteśmy przy właśnie tym rozwoju liderskim, bo to jest coś, co właśnie ja od pewnego czasu zacząłem się rozwijać. Dla mnie największym taką przerażeniem było, z którą szkolenie Adriana Sasina mi dużo pomogło, to jest, musisz się pogodzić z faktem, że w momencie, jak wchodzisz w ścieżkę liderską, to twój rozwój techniczny zwalnia i to drastycznie zwalnia, że dalej musisz się rozwijać w tym zakresie, zwłaszcza jesteś liderem technicznym, ale musisz się pogodzić, że twoi koledzy, którzy mogli być z tyłu za tobą, niedługo cię prześcigną, że to jest taka rzecz, co mnie tutaj, jeśli chodzi o ten rozwój, trochę tutaj przestraszyła. Mam na przykład jednego kolegę u mnie w zespole, który, on akurat robi automaty, ale jakby nie chce ani w lidersko, ani nie chce w jakby jednym zespole i on jest świetnym konsultantem. I skacze, jest po prostu takim ninją, który skacze tam, gdzie trzeba. I ja mu zapewniam, żeby miał to, gdzie trzeba. Jasne. A skoro jesteśmy właśnie już przy rozwoju, to jest powiązane ze zmianami i padło fajne pytanie od Mateusza. Marta, w jaki sposób motywujesz zespół do zmian? Przełamujesz niechęć przed nimi? W strach przede wszystkim. W Polsce to wiecie, najgorszą rzecz, którą możecie ludziom zrobić, to powiedzieć, że muszą zmienić biurko. To powoduje po prostu falę dyskusji i hejtu. No teraz tego nie czujemy, ale tak jest, nie? Nie czujemy. Słuchaj, ja moje dzieci mam w dwóch pokojach i w jednym mam dwie osoby, które tak naprawdę myślę, żeby nie przenieść do mnie, do pokoju. I mimo, że one na tych biurkach nie było ich długi czas, to jak już dosłyszeli, że mają się przenosić, to bo nie, to ja zacznę przechodzić do firmy. Tak, nie, zmiana to jest niesamowite. W Polsce zmiana biurka to po prostu jest najtragiczniejszą rzeczą. Ale odpowiadając na pytanie, po pierwsze przez przykład, a po drugie przez komunikację. I to, co wam pokazałam na początku, jakie zasady, że taki MVP, że próbujemy małe rzeczy, takie naprawdę malutkie, żeby to oswoić tą zmianę. Bardzo dużo komunikujemy i ustalamy sobie, jak to będzie wyglądać, przepracowujemy to razem, bo to jest jakby każda zmiana jest trudna dla każdego i to jest, każdy z nas się stresuje zmianą jakąkolwiek i to trzeba powiedzieć na głos, nie ma co zgrywać chojraka, więc oni widzą, że ja też się czuję niekomfortowo z niektórymi rzeczami, ale to mówimy na głos po prostu i w ten sposób udaje mi się jakby wprowadzać te zmiany. I też jest trochę tak, że ja bardzo często stosuję zasadę, że okej, jest ci z czymś źle, no to jak możemy to zmienić? Na przykład teraz mamy tak, że rozmawiamy, wiecie, ja wam powiedziałam o tym narzędziu, jakim jest Picon. Najgorszy wynik w tej chwili dla mojego zespołu to jest środowisko pracy, a po komentarzach, które są anonimowe, wynika tak naprawdę z tego, że największym problemem jest to, że my mamy, jakby mogliśmy pożyczyć sobie krzesło z pracy, mamy komputer, monitor i tak dalej, no ale firma na przykład nam nie daje takich pierdół jak długopis i karteczki samoprzylepne i papier, nie? I to jest pierdoła, słuchajcie, ale nie wiem, jak ja siedzę i mam karteczki z Luxoftu, no to jest trochę głupio, nie? Bo ja robię strategiczne planowanie dla 1500 ludzi pracując w softce, mając karteczki Luxoftu. To jest jeden z naszych największych firm, którym sobie kradniemy klientów. Przyznam się, ja mam tutaj na stole, to ja mam na stole, ale dzisiaj... Ja dostałam, odkryłam, mam swój, nie? Ale to jest
pierdoła, która powoduje, że ludzie, ale to musieliśmy usiąść razem i zrobić, słuchajcie, zrobiliśmy w poniedziałek listę, co ludzie by chcieli mieć z firmy. Ale tak, to będzie off-top, ale oboje z Martą pracowaliśmy w Objectivity. Objectivity miało policję bardzo przeciwko gadżetom, do tego stopnia, że oni nawet nie mieli obrandowanych notesów ani długopisów. I to było naprawdę żenuła, kiedy idziesz na rozmowę rekrutacyjną i podajesz wszędzie walające się u nas w firmie, wtedy w Objectivity, długopisy z jakiegoś banku takie papierowe. I tak naprawdę, bo nawet nie było czegoś obrandowanego logiem firmy, żeby nawet goście widać po rekrutacji, żeby sobie zachował. Że dla mnie to zawsze było takie żenujące, ale nie chcieli z tym nic zrobić, więc słuchajcie, to jest podobny taka przykład. Pierdoła, jak sobie pomyślicie o tym teraz, jeżeli macie na to wpływ, to 2021 rok, jeżeli macie możliwość dla swoich ludzi z zespołu ogarnąć paczuszkę, w której będzie długopis, notesik i najlepiej jeszcze kubeczek, to warto. Żeby ludzie poczuli, że to jest ich praca i to biurko między wciśnięte czasami tak jak moje, żeby było takim oderwaniem się. By the way, ja sobie zapisuję. Mam długopisik. Tak, to jest naprawdę mała rzecz. Zapisałem sobie wręcz to. No. Ale to wchodzimy też w coś, co Sławek zadał pytanie, bo poruszy pytanie, które jest chyba trochę na wyrost, ale jednak się przyda. A co w sytuacji, gdy kierujesz zespołem, którego uposażenie, fajne słowo, nie jest na najwyższym poziomie i jak to rekompensujesz, motywujesz zespół? Oj, zdarza się. Bardzo często się zdarza. Umówmy się. Najgorzej, znaczy i uważam, że to jest najtrudniejsze, jak zostajecie liderem. Jak okazuje się, że ludzie, którymi macie lidować, a traktujecie ich jako swoich jakby na tym samym poziomie, zarabiają dwa razy więcej od was. Zdarza się tak. Przede wszystkim, jeżeli uważam, że taka osoba jest nieuczciwie wynagradzana w porównaniu do innych, to walczę o to, żeby zmienić ten status. Wydaje mi się, że nie o tym było pytanie. Ale to trochę tak jest też, tak? Że też w tą stronę powinniśmy iść. I chyba bardziej też chodziło o to, że na przykład nie masz środków, żeby dać ludziom więcej i zarabiają stosunkowo mało. No właśnie o coś takiego, okay. Że ja nawet nie znałem tego drugiego znaczenia słowa, więc tak po prostu nie wiedziałem, okay, o czym mówisz. I patrząc po komentarze Sławka, to chyba też właśnie chodziło mu o inne znaczenie. Ale nie ma sprawy, już mówię. Między innymi, ja też tak mam swój limit, mam budżet na rok i nie mogę go przeskoczyć, co bym nie zrobiła. Ale są, jakby ja to nazywam pozafinansowe rzeczy. Ustalamy, co jest dla ludzi ważne, bo mamy te rzeczy i to mogą być, nie wiem, na koniec roku całą kasę, którą miałam przewidzianą, że zrobimy team building, każdy z mojego zespołu dostał kupon, który sobie wybrał do danej rzeczy, żeby mógł sobie fizycznie kupić prezent na święta. To nie było dużo pieniędzy, ale to była mała rzecz, która to było coś innego. Dodatkowo można zorganizować na przykład wewnętrzny meetup albo szkolenie dla takich osób, tylko dla nich za darmo. Nie wiem, ja, Maciek, jakby masa ludzi, którzy są na tym kolu, my zgadzamy się na to, żeby czasami wpaść do firmy, nie wiem, Maciek mówił u mnie na QM Week w firmie, tylko dla testerów, nic mu nie zapłaciłam, załatwiłam mu gadżety, słuchajcie. Tak, do tego stopnia, że ja miałem notę z soft serwu, zanim Marta miała. Tak, Łukasz Pietrucha też tutaj był, więc też poświęcił swój czas, za co bardzo, bardzo dziękuję wam obu. Więc można w taki sposób, tak samo wspierając, dzisiaj Sebastian na początku pokazał, które konferencje są za darmo, można takim osobom dać czas na to, żeby mogły dołączyć do takiego wydarzenia, bo one zwykle są w tygodniu. Można też pomóc takim osobom zostać wolontariuszami w ramach różnych wydarzeń, żeby miały taki dodatek w tej postaci. Czasami trzeba trochę znajomości poruszyć, ale to są narzędzia, które ja stosuję. Jak nie mam budżetu, ja to Maćkowi kiedyś mówiłam, słuchajcie. Moja mama pracowała w marketingu PKP i powiedzmy, że jej budżety były śmieszne w porównaniu do tego, czym dysponują budżety marketingowe w naszych firmach zwykle. I w związku z tym ona mnie nauczyła, jak robić cuda bez pieniędzy. I pieniądze nie są przeszkodą, to jest tylko w głowach i tylko, żeby naprawdę zaprząc się do pracy i usiąść, co jest dla ludzi najważniejsze. Jeżeli dla takich osób najważniejsze będą pieniądze, to tego nie przeskoczycie, tylko pomagacie tym osobom znaleźć super robotę w innym miejscu. I uczycie ją, jak ma zawalczyć o to, żeby dostać dużo kasy. Bo czasami nie da się tego przeskoczyć. Są takie sytuacje w życiu, że się nie da tego przeskoczyć, a dla kogoś to jest najważniejsza wartość,
ale może nauczcie się z tą osobą, jak ma o te pieniądze zawalczyć, bo z jakiegoś powodu u was w firmie ma ich mało. A więc może nie potrafiła się sprzedać, może nie potrafiła o nie zawalczyć, może nie potrafiła robić tej dyskusji o pieniądzach. A jeżeli pieniądze nie są dla tej osoby najważniejsze, a wierzcie mi, dla 99% ludzi, z którymi pracowałam i pracuję, to nie jest najważniejsza rzecz. Jeżeli dla takiej osoby będzie ważna atmosfera, to czy czuje się dobrze, z kim pracuje, to czy będą to ciekawe projekty, to czy będzie miała dodatkowo możliwości rozwoju, to w zależności od tego, co jest najważniejsze, to takie, o takie rzeczy walczycie. I można każdą z tych rzeczy na miliony sposobów osiągnąć. Tutaj zostało parę pytań, że wrócimy do tematu one-to-one'ów, bo to jest temat rzeka, o którym można dużo gadać. Poruszyliśmy dzisiaj to już na przykład, ty mówiłaś o ilości one-to-one'ów dziennie. Tak, ja do tej pory robiłem w piątki, ale przyznam się szczerze, że już mam doświadczenie, że to mnie za bardzo zajeżdżało, że 4 one-to-one'y w jednego dnia, to później byłem już wyłączony na resztę dnia. Praktycznie już tylko robiłem jakąś papierologię, bo nic poważnego nie byłem w stanie zrobić. Dziwia mnie, dla mnie to jest takie obciążenie psychiczne, każdy, że... Zwłaszcza, że ja jestem, że jestem jeszcze w fazie, gdzie mam stosunkowo parę nowych osób, które niedawno przyszły do zespołu, niedawno przejęłem. I to jest powiązanie trochę z pytaniem tutaj Amelii. Jest średnio powiązane, ale da radę. Chodzi o to, że jak sobie radzić z ludźmi, którzy są oporne i praca nie spełnia przyjętych standardów, no i nie da się ich przekonać do zmian. Bo ja trochę miałem taką jedną sytuację ostatnio, która dzisiaj się rozwiązała. No, więc też jestem ciekaw, jak tutaj u Ciebie wygląda taki, powiedzmy, Twój modus operandi w tych wypadkach. Bo dla mnie w jednym dużej mierze rozumiem, że to jest bardzo powiązane z one-to-one'ami, bo jednak to jest miejsce, gdzie powinno takiej osobie dać do zrozumienia, że jego praca nie spełnia wymogów, że tu są miejsca, gdzie przekazać jej, gdzie są tematy do pracy i tak dalej. Ja już Wam mówiłam, że ja stosuję 2 żółte kartki i czerwona i wylatujesz, nie? Więc jakby ja już przy pierwszej mówię i stawiam jasne oczekiwania i co musi się zmienić. Ustalamy razem plan, jak to się zmieni. Nie musiałam dużo ludzi w życiu zwalniać. Kilka osób same odeszły. Jak przyjęłam mój zespół, to na przykład jedna osoba odeszła, zanim ją zwolniłam. Więc jakby ustalamy taki plan. Jeżeli ta osoba nie chce pracować z takim planem, to pomagam jej znaleźć firmę, albo inną firmę, albo inny zespół. To jest właśnie ciekawa rzecz. To jest jedna rzecz, którą się złapałem, że Marta tyle o tym mówiła, że sam zacząłem robić, że jak jedna osoba mi powiedziała, że planuje odejść z pracy, to jak do mnie przychodziły jakieś co ciekawsze oferty, które by do niego pasowały, to mu podsyłałem informacje o tych ofertach. Żeby też po prostu wiedział, bo wiadomo, też jest to pomysł, też oferowałem mu, że jak chce, to możemy się umówić na próbne rozmowy rekrutacyjne, żeby zobaczyć, gdzie on tam stoi i tak dalej. To mi przypomniało o jednej rzeczy, której nie dodałam do mojej trudnej listy. Słuchajcie, ja mam taką zasadę, że jak ktoś przychodzi i mówi, że chce więcej pieniędzy, bo jak nie, to odejdzie, to nawet jeżeli chwilowo taką osobę dostanie te więcej pieniędzy i przytrzymamy, to jest moja osoba, której nigdy więcej już nie zaufam. Bo uważam, że argument, bo odejdę, to jest dziecinada, absolutna dziecinada, bo to nie o to chodzi. Jak odchodzicie, to już podejmujcie sobie tę decyzję z różnych innych powodów. Jeżeli to jest tylko dla kasy, no to jakby to też warto jasno określić i walczyć w inny sposób, bo jak nie, to odejdę. Musicie mieć wtedy świadomość i musicie tym ludziom na głos powiedzieć, że to zadziałało raz, ale drugi raz już nie zadziała. Błagam was o to, bo tak trochę psujemy podejście i potem generujemy, że jakby pokazujemy ludziom, że to jest okej, a to nie jest okej. I później mamy wygórowane stawki na rynku, bo każdy za chwilę się przebija. Jakby jeżeli są w stanie znaleźć pracę za takie stawki, no to fajnie, nie? To jakby super. Ja dokładnie pamiętam, jak Credit Suisse wszedł we Wrocławiu i podwoił pensję i sama z tego skorzystałam i odeszłam, ale... Ale chyba we Wrocławiu parę razy się wydarzyło, bo Credit Suisse nie był jedyny, przy którym to się tak zrobiło. Ale to było taki pierwsze takie solidne topnięcie. Naprawdę tak było we Wrocławiu, że pierwsze solidne topnięcie to był Credit Suisse, który przyszedł i powiedział, zatrudnimy 1000 osób i podwoili stawki. Ale to było w momencie, w którym zarabialiśmy we Wrocławiu dużo mniej niż wszyscy inni w Polsce. Wszyscy inni w Polsce. My naprawdę, jak ktoś zarabiał 3000 brutto, to było wow, a jak, ja, nie wiem, ja zarobiłam w tym czasie 5, to było wow, w ogóle szaleństwo. I do CS-a można było pójść. No, dokładnie, to właśnie słyszałem o tym dużo historii, że wiele firm wtedy strasznie pluło na tym.
na to, jak właśnie zmienił ten rynek wtedy. No ale znalazł niszę i wykorzystał niszę, więc zrobił idealny biznes. A i tak podejrzewam... Nadal zarabiamy mniej niż inne miasta i myślę, że tak samo macie u siebie i tak samo mają w innych miastach, więc tak. No różnie. Każde miasto ma swoją specyfikę. Ja to bym jasne. Chciała, nie wiem, mamy kogoś z Białegostoku tutaj, bo ja bym, jakby chciałabym ceny mieszkań i domów z Białegostoku, ale we Wrocławiu, z moją pensją. Ole, o, życie, to byłoby super, no. A skoro jesteśmy właśnie dalej po tematach one-to-one'ów, Łukasz też poruszył temat. Jak sobie radzić z bilansowaniem one-to-one'ów na sprawy osobiste versus sprawy operacyjne? Ja bym może tak trochę zaczął od rzeczy, z którą ja widzę, że mam problem. Przez to, że moi ludzie nigdy nie mieli one-to-one'ów, ja też jeszcze nie jestem super wprawiony w prowadzeniu ich, mam duży problem, że bardzo muszę ich odciągać od tego, żeby w ogóle to nie zrobiło się spotkanie statutowe, żeby mi mówili, co jest u nich w projekcie. Chyba, że faktycznie mają jakieś rzeczy do przeprocesowania i chcą o tym pogadać. Z reguły staram się wyciągać to na inne spotkanie, ale bardzo dużo widzę, że jest z tym problem, że nie wiedzą o czym mówić, czy chcą gadać, co się dzieje w projekcie. Chyba się zmutowałaś. Tak, ja się zmutowałam. Timeboxing jest ważny, ale to dotyczy każdych spotkań. Ustalacie agendę, robicie timeboxing i sobie z tym radzicie. Ja wam powiedziałam, że ja się staram minimalizować takie zadania operacyjne i w ogóle omawianie zadań operacyjnych na one-to-one'ach, bo dla mnie one nie po to służą. Dużo, dużo lepiej jest to omawiać w zespole, jak będziemy pracować. To przynosi dużo lepszy efekt. I wtedy jak ustalamy jakieś zmiany albo ktoś ma jakieś dodatkowe rzeczy, to robimy to razem. I przynosi dużo większy efekt niż ustalanie to indywidualnie z każdym. Więc polecam spróbować. Rzeczy operacyjne na spotkaniach operacyjnych. Ja mam takie w poniedziałki. Dobra, to zostało ostatnie pytanie i będzie wyłączony YouTube. Jakbyś mogła powiedzieć na temat, czy zdarzyło ci się spracować w sytuacji, gdzie ty byłaś liderem liderów, czyli że twoi ludzie mieli one-to-one z innymi ludźmi, czyli taka trochę większa piramida finansowa. W Objectivity, no jasne, jest fajnie, znaczy jest trudniej, jest dużo trudniej. Wtedy przychodzą do ciebie ze swoimi problemami i problemami wszystkich, którymi się opiekują. Ja bardzo, bardzo długo się broniłam przed taką strukturą, bo to jakby w Objectivity to była trochę za duża granularność, do której próbowano dołączyć. Słuchajcie, no to jest taki jakby potem to już jest w tą stronę, nie? Teraz z moim zespołem decydujemy, co tacy liderzy ludzi mają robić i co mają wiedzieć i dajemy im narzędzia i uczymy ich też, jak te narzędzia wykorzystywać. Więc nie bójcie się tego absolutnie. Fajnie jest zaczynać jako osoba w tym zespole. I to muszę wam bardzo polecić. Jest dużo, dużo trudniej, jeżeli wchodzicie w taką strukturę, że tam już są poustalane rzeczy, ale to się niczym nie różni. Wtedy musicie ustalić zasady po prostu na trochę większej ilości płaszczyzn. Ale tak jak mówiłam na początku, jeżeli brakuje wam czasu na one-to-one z ludźmi, których już macie, to musicie się zastanowić, czy wasz zespół nie jest za duży i czy nie musicie zrobić właśnie sobie trochę takich trochę podstruktur i też dbać o jakby, i to też uczy dużo ludzi, jak sobie z tym poradzić. Tak patrzyłam, czy tutaj był ktoś, kto był takim, kto został takim liderem, jak ja byłam liderem tej osoby. Chyba Łukasz był takim liderem, ale Łukasz się wyniósł. Tak, no jakby jest track trochę, że nie ma się czym. Słuchajcie, to jest naprawdę super rzecz, praca z ludźmi. Znaczy najbardziej stresująca rzecz na świecie to jest praca z ludźmi, nie? Jasne. To chyba możemy oddać głosowi Bartowi, żeby to wszystko zamykał YouTube'a, nie? Nie, to chyba nie. Tak. Wydaje mi się, że możemy pomału kończyć naszą oficjalną część, bo pewnie osoby zgromadzone na Zoomie będą miały jeszcze jakieś pytania na żywo. Także dziękujemy wam bardzo dzisiaj, szczególnie Marcie, Maciejowi, że znaleźliście czas dla nas i pewnie widzimy się za jakieś 2 miesiące może. Także dzięki jeszcze raz od nas wszystkich i do zobaczenia.